Witam wszystkich Państwa, witam kandydatów, witam gości, witam dziennikarzy na naszej przemyskiej przedwyborczej debacie liderów zorganizowanej przez dziennikarzy gazet Nowiny oraz Supernowości oraz portali Portal Przemyski i TV Podkarpatka. Szanowni Państwo, debatę naszą zorganizowaliśmy, gdyż chcieliśmy poznać zdanie oraz tutaj postulaty wyborcze na temat naszych ważkich problemów regionalnych oraz polskich czołowych przedstawicieli list wyborczych okręgu Krośnieńsko-Przemyskiego w wyborach parlamentarnych, które się już nam zbliżają szybkim krokiem. Debata zostanie podzielona na dwie części. W pierwszej części pytania zadadzą dziennikarze, pani Anna Monika Kamińska z Supernowości, pan Hubert Lewkowicz, Gazeta Nowiny, pani Iwona Turowska, TV Podkarpacka i pani Anna Fortuna, Portal Podkarpacki, Jerzy Przemyski, przepraszam. Własnej marki, nie pamiętam. Każdy kandydat odpowiada na to samo pytanie. Każdy dziennikarz zadaje jedno pytanie, to samo do wszystkich kandydatów. Czas na odpowiedź jest 90 sekund. Przy drugiej turze pytania zadają kandydaci sobie nawzajem. Ze względu na ograniczenia czasowe musimy zrobić w taki to sposób, że każdy kandydat napisał swoje pytanie na kartce, będą losowane trzy pytania, czyli los odpowie, czy jego kandydata pytania będą odczytywane i na czyje pytania będą konkurenci odpowiadali. Tak samo w tej turze jest 90 sekund na odpowiedź. Kiedy czas minie, tutaj pan od mierzenia czasu będzie informował. Nie wiem, czy będzie sygnał jakiś, czy... Taki sygnał oznacza po prostu koniec czasu na odpowiedź. Wtedy podajemy mikrofon kandydatowi obok. Będziemy odpowiadać zgodnie z numeracją list wyborczych, czyli zaczynamy od listy numer 1 i kończymy, tutaj widzę, że u 9, 10 nie ma, czyli na liście numer 8. Przed dwoma tymi turami odpowiedzi ja dam Państwu mikrofon i będą Państwo mieli 60 sekund na przedstawienie siebie i przedstawienie swoich komitetów. Rozumiem, że można zaczynać. Dobra, czyli zaczynamy. Ja podaję mikrofon kandydatowi numer 1. Mówimy o sobie. 30 sekund teraz jest na przedstawienie. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Andrzej Matusiewicz. Mam 63 lata. Żonaty, 5 dzieci, 6 wnuków, od 36 lat. Adwokat, od 25 w samorządzie, pełniłem różne funkcje ostatniej kadencji. Jestem senatorem z tego okręgu wyborczego. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Rząsa, z wykształcenia jestem nauczycielem. Mam 3 dzieci, jestem stąd, całe życie związany z Podkarpaciem. Mam 3 dzieci dorosłych, mam od 2 lat, jestem szczęśliwym dziadkiem. Córka urodziła bliźniaki. Jestem harcerzem, jestem działaczem społecznym. Przez ostatnie 1,5 kadencji jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Jestem tutaj absolutnym debiutantem. Nazywam się Grzegorz Skórka. Kandyduję z ramienia partii Razem. Mam 31 lat, pochodzę z Przemyśla i jestem z zawodu pomocnikiem drukarza. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Błażej Wilk, mam 42 lata, całe życie jestem związany z wyjątkiem okresu studiów z Przemyślem. Od roku zaangażowałem się w lokalną politykę tutaj w Przemyślu. Jestem jedynką z ramienia partii KORWIN. Dziękuję. Myślę, że to nie dla mnie były te oklaski. Szanowni Państwo, Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. 62 lata, obecnie poseł, pełniłem obowiązki starosty jarosławskiego, pierwszego starosty jarosławskiego. Czym zajmowałem się jako poseł? Gospodarką, pełniłem funkcję
sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Przez 2,5 roku ponadto polityka społeczna interesowała mnie i tym się zajmowałem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Andrzej Orzechowski. Przy okazji przepraszam za nieobecność Ewy Wasiewicz, numer 1 na liście, która dzisiaj ma spotkania przedwyborcze w Krośnie, więc delegowała koalicjanta, bo reprezentuje na liście Zjednoczonej Lewicy ugrupowanie Zieloni. Mam 37 lat, jestem z Przemyśla, z zawodu jestem dziennikarzem, po studiach dziennikarskich na UJ-cie pracowałem m.in. w Radiu SK, stąd może głos niektórzy kojarzą. Pracowałem też w kilku innych miejscach, współpracowałem z telewizją ZDF i kilkoma innymi mediami. Teraz jestem głównie tłumaczem, researcherem. To moje obecne zajęcie. No i cóż, jestem kawalerem. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Bakun, jestem liderem naszej 19-osobowej listy Pawła Kukiza, czyli Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15. Mam 34 lata, urodziłem się w Przemyślu, mieszkam w Przemyślu i z Przemyślem wiążę swoją przyszłość. Z wykształcenia jestem informatykiem, a prowadzę swoją działalność gospodarczą wspólnie z żoną, też na terenie Przemyśla. W zasadzie tyle. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Jan Fuchs. Jestem na pozycji pierwszej listy Nowoczesna Ryszarda Petru. Urodziłem się, mieszkam w tym regionie. Jestem ekonomistą, wykładowcą akademickim, pracownikiem samorządowym, biegłym rewidentem, lustratorem, mentorem. Interesuję się muzyką, kulturą i sportem. Reprezentuję Nowoczesną Ryszarda Petru. Dziękuję. Dobry wieczór, jestem Artur Piotr Gerula. Znacie mnie na pewno już przynajmniej większość z Was. Cóż mogę o sobie powiedzieć? To, że jestem z wykształcenia rehabilitantem, jeśli pracowałem przez wiele lat z młodzieżą od przedszkoli do szkół pomaturalnych, miałem bardzo zawsze dobre relacje. Od dziecka jestem człowiekiem, który reaguje na czyjąś krzywdę i doszedłem do wniosku, można powiedzieć, mając te dwa systemy, które mnie dotknęły w czasie mojej podróży na tej planecie, że robi się coraz gorzej i to wszystko przestaje być sprawiedliwe, ludzkie, bratnie i takie, o jakie właśnie chodziło tym ludziom, którzy tą solidarność pierwszą powołali. To dziękuję i mam nadzieję, że moim celem jest właśnie zmiana tego, co jest, ale taka poważna, bo to można zmienić naprawdę i to jest bardzo proste, tylko nikt nie chce pójść tą najprostszą drogą. Dziękuję. Dobrze, czyli rozumiem, że możemy przejść do tury pierwszej. Pytanie, no to zaczniemy od pani Moniki. Dobry wieczór, Monika Kamińska, Dziennik Super Nowości. Ja mam do panów kandydatów takie pytanie. Od wielu, wielu lat, od wielu kadencji, od wielu rządów coraz więcej obowiązków, także finansowych, spychane jest na samorządy. Czy gdyby był projekt ustawy mówiący o tym, żeby na przykład to nie samorządy, a rząd płacił nauczycielom, to jakby panowie głosowali i co byście zrobili, gdyby była dyscyplina klubowa? Dziękuję za to pytanie. W programie Prawa i Sprawiedliwości mamy projekt ustawy o zawodzie nauczyciela. Nauczyciel będzie pracownikiem państwowym, a pieniądze na wynagrodzenia i wszystkie pochodne będzie otrzymywał z budżetu państwa. Także to rozwiązanie odciąży subwencję oświatową. Jest oczywiście też i inne rozwiązanie, bo jest możliwość zmiany algorytmu, który ustala subwencję oświatową w ten sposób, aby w tych gminach wiejskich, w małych miastach, gdzie jest ze względu na nisz demograficzny, gdzie są klasy nieraz kilkuosobowe, żeby ustalić pewne limity uczniowskie, na przykład poniżej 70 czy 100 uczniów na szkołę i od tego obliczać subwencję oświatową. To rozwiązanie jest jednak tymczasowe. Chcemy wydać nową ustawę, uchylić kartę
nauczyciela z 82 roku, która już ma ponad 100 różnego rodzaju nowelizacji. Tak jak inne zawody, nauczyciele powinni mieć własną ustawę i otrzymywać godziwe wynagrodzenie z budżetu państwa. Chcemy również zwiększyć nadzór pedagogiczny, czyli rolę kuratora, tak aby nie dochodziło do likwidacji szkół. Szanowni Państwo, nie po to decentralizowaliśmy państwo polskie, żeby dzisiaj samorządom odbierać pewne uprawnienia. To samorząd ma decydować o tym, jak i gdzie będzie lokował swoje pieniądze. Pytanie jest bardzo konkretne, ja też jako nauczyciel bardzo konkretnie odpowiem. Ja publicznie jako nauczyciel głoszę tę tezę, że polska oświata winna być w całości finansowana z budżetu państwa. I udowodniłem to w tej kadencji, kiedy z mojej inicjatywy Sejm kończącej kadencji podjął ustawę, którą ja tak w skrócie nazywam przedszkole za złotówkę. Polega to na tym, że rodzice płacą teraz tylko złotówkę za każdą ponad piątą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, a samorządy po raz pierwszy od 92 roku otrzymały środki na upowszechnianie edukacji przedszkolnej. To jest bardzo ważne, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym z 92 roku bardzo wyraźnie mówi, że edukacja przedszkolna jest zadaniem własnym gminy. Problem jest teraz taki, że my mamy duży problem z niżem demograficznym. Kiedy szkoły były pełne uczniów, to subwencja wystarczyła nie tylko na zadania edukacyjne, ale również na inne. Będę głosował za tym, aby edukacja polska była finansowana z budżetu państwa. Uważamy jako Partia Razem, że pieniądze na oświatę i edukację powinny spływać bezpośrednio z budżetu państwa. Przede wszystkim z tego względu, że obecnie płaca jest również dla nauczycieli drastycznie niska i przede wszystkim na tym powinniśmy się skupić. Nauczyciele nie mogą w pełni realizować swoich podstawowych, swojej podstawowej misji i trzeba to zmienić. Przede wszystkim nauczyciele nie powinni dostawać tylko przez 9 miesięcy wynagrodzenia. Powinni przez pełny rok. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy, nie zawsze jest to ten wymóg spełniany i uważamy, że powinno się to zmienić. Szanowni Państwo, problemem polskiej oświaty nie jest to, kto płaci nauczycielom, czy samorządy, czy płaci to budżet centralny. Problemem polskiej edukacji jest to, że w ciągu ostatnich lat, no i ten okres generalnie przypada na rządy Platformy, ale też i zahacza o czasy, gdy rządził PiS, dramatycznie obniża się poziom wykształcenia w polskich szkołach. I dotyka to zarówno uniwersytetów, jak i szkół średnich. I drugim problemem polskiej edukacji jest to, że ten system jest niesprawiedliwy. Mianowicie dzieci czy młodzież ze wsi podkarpackiej, podprzemyskiej ma mniejsze szanse na osiągnięcie odpowiedniego poziomu edukacji niż dzieci z dużych miast. I tego nie zasypie, tej różnicy nie zasypie ani to, czy się zmieni sposób finansowania, ani czy zwiększą się środki na edukację. Rozwiązaniem, które my postulujemy, jest tak zwany bon oświatowy, a więc dostępny każdemu uczniowi, no powiedzmy, bon, dokument, który uprawnia do podjęcia edukacji w dowolnej szkole na terytorium Polski, czy to będzie szkoła państwowa, samorządowa, czy też prywatna. I wtedy dysponując takim bonem, można uczeń czy student wybiera swoją szkołę, w której chce się kształcić i nie jest przepisany terytorialnie, tylko może zdolne dziecko może wybierać najlepsze szkoły w kraju. To jest program Partii KOR. Polskie Stronnictwo Ludowe, Mieczysław Kasprzak. Szanowni Państwo, problem z finansowaniem szkół
samorządowej rozpoczął się wraz z niczem demograficznym, kiedy zaczęło ubywać dzieci, natomiast w ślad za tym nie poszła reforma struktury oświatowej. W wielu przypadkach nie zmniejszono ilości nauczycieli obsługi w tych szkołach. Jest to problem dzisiaj dość duży, z tym, że obojętnie, czy będzie finansowane przez rząd, czy przez samorząd, czy to będzie subwencja oświatowa, pieniądze są potrzebne i one muszą być wykorzystane na konkretne cele. Dzisiaj też uczeń, rodzic, bo mówimy tutaj o dzieciach, ma możliwość wyboru szkoły. To nie jest tak, że dane dziecko jest do danej szkoły przypisane. Rodzice mogą sobie wybrać szkołę. Z tym, że najlepiej jest, jeżeli ta szkoła jest blisko domu, blisko rodzica. Mniejszy problem jest w mieście, gdzie na jednej ulicy czasami jest dwie szkoły, czy na sąsiedniej ulicy. Gorszy, większy problem jest w środowiskach wiejskich, gdzie co druga, co trzecia miejscowość już posiada szkołę. Problem z dowozem dzieci, z opieką tych dzieci, jest to problem na dzień dzisiejszy. Też jestem tego samego zdania, że państwo powinno w pełni zabezpieczać wydatki na oświatę, gdyż oświata jest podstawowym zadaniem i jest to zadanie, które w przyszłości przynosi konkretne efekty i pozwala nam rozwijać naszą gospodarkę. Dziękuję bardzo. Andrzej Orzechowski, Zjednoczona Lewica. Jestem po pierwsze zdecydowanie za utrzymaniem karty nauczyciela. W przeciwieństwie do PiS-u jestem bardzo zaskoczony tym pomysłem. Ciekaw jestem, czy państwo konsultowali to na przykład ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, bo to jest zamach na pewne przywileje nauczycieli, jak najbardziej im przynależne. Moja mama jest nauczycielką, więc wiem, o czym mówię. Poza tym jestem zdecydowanie za finansowaniem oświaty z budżetu państwa. Pomysł przerzucania tego na samorządy moim zdaniem był błędny. Sytuacja jest dzisiaj taka, że subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie potrzeb oświatowych. Samorządy muszą dokładać do tego miliardy złotych w skali roku. Samorządy są niedofinansowane. Wynika to z wielu innych przyczyn, choćby z liniowego PIT 19% i ogólnie z obniżenia wpływów z PIT do budżetu państwa. Wiadomo, że 37% podatku PIT trafia do samorządów, więc wszelkie poprzednie reformy podatkowe i obniżanie podatków dla najbogatszych, co było udziałem Prawa i Sprawiedliwości także z 40 do 32%, sprawiają, że dziś brakuje pieniędzy na oświatę. Bon oświatowy, pomysł, który proponuje nowa prawica, jestem nim przerażony, bo to jest pomysł, który wykorzystano już w Nowym Orleanie po huraganie Katrina, pomysł, który się kompletnie nie sprawdził i który oznacza de facto prywatyzację oświaty, na co nie ma zgody Zjednoczonej Lewicy. Dziękuję. Dzień dobry, Wojciech Bakun, Kukiz 15. Nasz ruch stoi na stanowisku, że oświata powinna być finansowana z budżetu centralnego. Podobnie jak część kolegów uważamy, że finansowanie, przerzucanie tego finansowania na samorządy było no niepowodzeniem. Trzeba sobie to przyznać szczerze. Ja tutaj tylko zauważę, że część kolegów uniknęła odpowiedzi na drugie pytanie, na drugą część pytania, co by zrobili, jeżeli by była dyscyplina. I tutaj chciałem zauważyć, że w naszym ruchu nie ma czegoś takiego jak dyscyplina. Nie, w związku z tym, za jaką ordynacją żeśmy optowali i jak chcemy, żeby wyglądało państwo, nie ma czegoś takiego jak dyscyplina, nie ma czegoś takiego jak dogadywanie się między sobą i głosowanie wszyscy praktycznie pod dyktando prezesa. Także chciałbym, żeby państwo dokończyli te odpowiedzi na swoje pytania. Większym problemem, jeżeli chodzi o oświatę, widzimy tutaj problem sześciolatków. Są najnowsze badania, które pokazują, że po pierwsze, szkoły nie są przystosowane. Nauczyciele często są zmuszani do tego, żeby uczyć w nieprzystosowanych szkołach do uczenia sześciolatków. Poza tym badania pokazują, że te dzieci sześcioletnie osiągają gorsze wyniki. Nieprawdę pan mówi. Proszę sprawdzić badania. Mówi pan nieprawdę. Proszę odpowiedzieć na drugą część pytania. Odpowiedziałem. Proszę szanować słuchaczy, pan mówi nieprawdę. Jan Fuchs, Nowoczesna, Ryszarda Petru.
Istniejący system finansowania oświaty w swoich założeniach jest zły. Mieli rację ci, którzy uprzedzali, że takie rozwiązanie nie zda egzaminu. Szkoda, że przez tyle lat sprawowania rządów istniejące obecnie przy rządzie partie nie dokonały reformy, zmiany tego systemu. Uważamy, że wprowadzony system między innymi gimnazjum i likwidacja zawodówek bardzo ujemnie przyczynił się do kształcenia naszej młodzieży. Nie można w dalszym ciągu utrzymywać tego systemu, ponieważ samorządy nie podołają same temu obowiązkowi. Istnieje duże zróżnicowanie w możliwości finansowych samorządów, a obecny system tego nie uwzględnia. Poza tym rząd sukcesywnie przekazuje do jednostek samorządowych kolejne zadania, które są przypisane rządowi, natomiast w ślad za tymi zleconymi zadaniami nie idą odpowiednie środki. Na dzień dzisiejszy samorządy dopłacają po kilka milionów złotych do różnych zadań, które realizują za rząd. W ostatnim okresie sądy przyznają rację niektórym samorządom, które domagają się na drodze sądowej pełnego pokrycia swoich kosztów. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy wypowiedzieli się przede mną odnośnie zmiany tego systemu finansowania oświaty, poprą działania samorządów zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot z budżetu państwa. Proszę państwa, no, po prostu każdy wspomina o finansach. Cały ten system ekonomiczny, w którym w tej chwili jesteśmy pogrążeni, w którym to nie ma, on tworzy takie czarne dziury i będziemy siedzieć wiecznie po prostu przez wiele lat, przez wiele kolejnych takich spotkań i się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby coś zrobić, bo gdzieś ciągle brakuje. Tymczasem tak naprawdę niczego nie brakuje. Ta bieda to jest stan umysłu po prostu. My ciągle jesteśmy w tym podziale na tych super bogaczy. Ta dystrybucja środków, prawda, które całe społeczeństwo wypracowują, po prostu jest źle ustawiana. Ja bym się cieszył, że jeden nauczyciel ma trójkę dzieci, bo wszędzie tam, gdzie jest jeden profesor i trzech jego uczniów, to tam są najlepsze wyniki. Więc proszę, to pieniądze tu w ogóle nie powinny grać żadnej roli. Cały system powinien zostać wyzerowany. I powinniśmy zacząć spokojnie od początku, tak jak ma być. Czyli zdrowo, z radością, po prostu i to tyle. To nawet szkoda mówić, to po prostu trzeba wyzerować ten system ekonomiczny, bo on nie pasuje do człowieka. To jest antyludzki system. Dziękuję, to wszystko, co mam jakby do powiedzenia. Dzień dobry, szanowni panowie. Moje pytanie będzie dotyczyło administracji. I też się będzie właściwie składało z dwóch części i też bym prosił o po prostu konkretne odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza część jest taka. Czy nie jest już czas, żeby dyskutować o reformie administracyjnej kolejnej po tych kilkunastu latach? Ponieważ widzimy, że ta teoria lokomotyw no, sprawdza się do pewnego stopnia tylko, bo takie regiony jak Przemyśl na przykład no, pozostają jednak w tyle za Rzeszowem. A druga część dotyczy likwidacji powiatów. Czy panowie jesteście za? Czy przeciw likwidacji powiatów, bo na przykład taka sytuacja w Przemyślu jest troszkę absurdalna, kiedy mamy jedno terytorium i właściwie dwie jednostki o randze powiatu, powiat grodzki i powiat ziemski. Proszę państwa, no decentralizacja to jest przede wszystkim moim zdaniem. Trzeba w ogóle już przestać używać i cały czas tkwić w tym systemie, z tymi powiatami, ja bym był za miastami i otulinami, które są samowystarczalne, nadmiary tego, co mają dobrego, to wystarczy. Proszę państwa, czy nasze życie ma polegać na niewolnictwie i urabianiu dla gości, którzy bywają po jachtach? Czy my mamy żyć i się rozwijać? No, o co chodzi? Jak te pieniądze mają? Tam gdzieś uciekać nam? Przecież niech dopłacają do tego, że będziemy dbać o swoje zdrowie, że jesteśmy zdrowi, a nie, że nas czynią chorymi, a później chcą, żebyśmy byli zdrowymi. Jest pan za likwidacją czy przeciw powiatów? Jestem za stworzeniem nowego rodzaju jakby struktur, właśnie takich miast z otulitami samowystarczalnych. Jan Fuchs, Nowoczesna, Ryszarda Petru. Na dzień dzisiejszy mamy w kraju 16 województw, 380 powiatów i bodajże 2438 gmin. Nie można powiedzieć, że to jest ilość wystarczająca bądź nadmierna. Trzeba wziąć pod uwagę przy reformie administracji możliwości finansowe państwa. Na dzień dzisiejszy nasze państwo nie stać na to, żeby drogą rewolucyjną dokonywać zmian. Wszelkie zmiany powinny następować drogą ewolucji, być dobrze przede wszystkim przygotowane.
Jeżeli chodzi o administrację, to ja myślę, że ważniejszym problemem jest nie ilość jednostek administracyjnych, ale sposób wynagradzania urzędników. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że za rządów Platformy Obywatelskiej liczba pracowników mianowanych wzrosła do 120 tysięcy. Pracownik mianowany otrzymuje za pierwszy egzamin 881 zł, za każdy następny 345 zł i w końcowym etapie swojej kariery dostaje dodatek 3451 zł. W całej karierze zawodowej ten pracownik mianowany dostaje rocznie od 11 do 50 tysięcy złotych. Przez okres 20 lat on dostaje 1 000 000 zł dodatku do wynagrodzenia, który w żaden sposób nie jest związany z wynagrodzeniem. Pracownik mianowany wykonuje praktycznie te same czynności, co pracownik niemianowany. Jest to naruszeniem artykułu 18 kodeksu pracy, który mówi, że za tą samą pracę należy otrzymywać jednakowe wynagrodzenie. Dziękujemy. I tutaj jest problem z administracją. Dziękujemy, ale jednak bardzo prosił o konkretną odpowiedź na te dwie kwestie. Czy jesteśmy za reformą administracyjną i za likwidacją powiatów konkretnie? Na dzień dzisiejszy uważam, że reorganizacja administracji jest zupełnie nieprzygotowana i trudno mówić o tym, czy jesteśmy za, czy przeciw. Wojciech Bakun, Kukiz 15. Jednym z punktów naszej strategii, bo to, co my mamy, jeżeli chodzi o odzyskanie Polski dla obywateli, jednym z punktów jest reforma administracji. I tutaj od razu odpowiadam na pytanie, tak, jesteśmy za reformą administracji. Druga część tego pytania, jeżeli chodzi o powiaty, też jesteśmy za likwidacją powiatów. Chciałbym powiedzieć dlaczego. Pamiętamy reformę samorządową, reformę jakby administracji. Pamiętamy to, kiedy Przemyśl był jeszcze województwem i jak się Przemyśl wtedy rozwijał. Zreformowaliśmy to, miało być lepiej, miała być ta administracja ograniczona. Słyszeliśmy o czymś takim jak tanie państwo, oszczędzanie, redukcja ilości etatów administracji, natomiast to się nigdy nie zdarzyło. Nigdy w historii, bodajże od 1989 roku, nie spadła nam ilość urzędników. Ilość urzędników z roku na rok się zwiększa. Pytanie, kto ma w tym interes, prawda? No bo jeżeli jeszcze w 89 roku tych urzędników było w okolicach 100 tysięcy, w tej chwili w administracji, w instytucjach jest zatrudnione ponad 450 tysięcy osób na etat i drugie tyle na umowach podobnych, prawda? Nie śmieciowych, nie chcę tak powiedzieć. Dzięki. Andrzej Orzechowski, Zjednoczona Lewica. Odpowiadając po kolei na pytania, likwidacja powiatów. SLD zgłosiło taki projekt 2 lata temu, była nawet konferencja prasowa na ten temat. Moim zdaniem istnienie dwóch takich tworów jak powiat ziemski i powiat grodzki jest zupełnie bez sensu i to na pewno należałoby połączyć. Czy wrócić do podziału na 49 województw? Mam więcej wątpliwości. Były plusy i były minusy tej reformy z 1999 roku w wykonaniu rządu AWS Unii Wolności. Moim zdaniem to jest temat na bardzo długą dyskusję, natomiast uważam, że problem nie tkwi w administracji. To znaczy to, o czym wspomniałeś na początku, czyli ta teoria lokomotyw i ten nierównomierny rozwój nie jest wynikiem administracyjnego podziału Polski, tylko jest wynikiem braku polityki zrównoważonego rozwoju. Takie regiony jak Przemyśl, czy ogólnie słabsze ekonomicznie regiony w całej Europie Zachodniej są utrzymywane przy pomocy kroplówki państwa. Podam przykład. Wydatki Polski na walkę z bezrobociem to jest 0,7% PKB. 13 z 15 krajów Unii Europejskiej wydaje na walkę z bezrobociem od 1,8 do 3,6% PKB. I te pieniądze na walkę z bezrobociem idą właśnie na słabsze ekonomicznie regiony, na tworzenie miejsc pracy w przemyślu i w tego typu miejscach. Potrzebujemy polityki zrównoważonego rozwoju, a nie dyskusji na tematy poboczne typu ilość urzędników czy reforma administracji. To jest moje zdanie. Dziękuję.
Przepraszam, że tak się odniosę, panie redaktorze. To jest temat zastępczy, który wraca przy każdych wyborach i wiem, że to ładnie brzmi w ustach kandydatów. Ja byłem kiedyś przeciwny tworzeniu powiatów. Protestowałem, zbierałem podpisy tutaj na rynku, na Podcieniach, rynek 5. Zbierałem tam podpisy przeciwko likwidacji województwa przemyskiego. Niektórzy politycznie śmiali się z tego. Teraz się okazuje, jak dyskusja tutaj pokazuje, że chyba miałem rację. Ale chichot historii był taki, jak jedna z dziennikarek później napisała, że ja zostałem jako przeciwnik powiatów wybrany pierwszym starostą jarosławskim. Więc to pokazuje, jak demokracja może nawet przeciwników tutaj wyłonić i wybrać ze swojej z grupy spośród wyborców. Ale do czego innego zmierzam? I tutaj się zgadzam z tym, że brak zrównoważonego rozwoju, ja bym nawet powiedział w ramach województwa podkarpackiego, bo cała ta część północno-wschodnia, czyli Przemyśl, Lubaczów od Przeworska, granica praktycznie jakiegokolwiek rozwoju to kończy się Rzeszów i jeszcze pod Łańcut i tyle, a tutaj już nic się nie dzieje. Myślę, że w tej chwili mamy ogromną szansę, bo mamy tą autostradę w pobliżu zjazdy z autostrady, przecież w Zadąbrowiu mamy zjazd autostrady. Jest szansa, żeby w tej chwili to wykorzystać, ale tu musi być współdziałanie, współpraca wszystkich samorządów, przede wszystkim inicjatywa przedsiębiorców również, którzy mogą to wykorzystać poprzez różne kontakty i nas, polityków, posłów, którzy będą, ja apeluję dla tych, którzy zostaną wybrani, ja nie wiem, kto będzie wybrany, aby działali tutaj na rzecz właśnie lobbowania własne środowisko. Jeśli mam odpowiedzieć w 90 sekund, jak powinna wyglądać reforma administracji, to od razu mówię. Nie potrafię. To jest za poważny temat, żeby tak, w takiej formule silić się na odpowiedź. Natomiast jedno jest pewne. Reforma administracyjna z 99 roku. Nie wiem, czy jego autorstwa tak do końca, czy AWS-u, czy Platformy, bo Jerzy Buzek jest przecież teraz posłem Platformy Europosłem, jest skopana i na pewno powoduje potężne dysproporcje. Pojawiło się kilkanaście punktów, w którym są pieniądze, natomiast reszta Polski podlega wykluczeniu społecznemu. I takie miasta jak Przemyśl, Sanok, Krosno są głównymi przegranymi tej reformy. Zatem nie wiem, w jaki sposób przeprowadzić reformę administracyjną. Według mnie to w ogóle wszystko stoi na głowie z tą administracją, bo nie byłoby tego problemu, gdyby Polska nie była tak zbiurokratyzowanym krajem. Wtedy ten temat nie byłby tak istotny, ale jest. I w związku z tym trzeba temu przeciwdziałać, ale przede wszystkim trzeba wyrównywać szanse i możliwości różnych miejscowości, bo nie może Przemyśl odpowiadać za to, że jest mniejszy i z tego tylko powodu być w gorszej sytuacji niż mieszkańcy Rzeszowa. Partia Razem jest przeciwna powrotu do poprzedniego podziału administracyjnego. Natomiast, aby przywrócić Przemyślowi rangę miasta wojewódzkiego, w cudzysłowiu, należałoby przede wszystkim przenieść część urzędów centralnych, przenieść część urzędów szczebla wojewódzkiego do miast powiatowych, takich jak Przemyśl czy Krosno. Trzeba również skończyć z podziałem na Polskę A i B i tutaj zgodzę się z panem ze Zjednoczonej Lewicy. Przede wszystkim potrzebny jest zrównoważony rozwój, ponieważ Przemyśl teraz jest miastem, wśród znajomych spotykam się z nazwą miasto widmo, ponieważ ludność z Przemyśla odpływa do większych miast, do większych ośrodków albo za granicę. Aby to zmienić, trzeba tutaj w tym regionie poprawić sytuację mieszkaniową. Partia Razem proponuje tanie mieszkania komunalne pod wynajem, wzorując się na modelu wiedeńskim. Potrzebujemy również rozwinąć sieć kolejową i przywrócić połączenia pasażerskie do każdego miasta powiatowego. Trzeba również zadbać o drogi lokalne. Autostrady to nie jest wszystko. Niektórzy nie mają jak dojechać do tych autostrad. Po
pierwsze zaspokoję pańską cierpliwość, pańskie pytanie. Będę głosował bez względu na dyscyplinę głosowania w sprawie finansowania przez państwo całkowitej edukacji. Powtarzam, nie chodzi bardziej o edukację przedszkolną. Ewaluacja administracji jest potrzebna. Musimy podsumować funkcjonowanie tej administracji, ale ja uważam, że tu większy problem jest z gminami, bo proszę zwrócić uwagę, mamy coraz... Proszę? Nie, absolutnie. Mamy większy problem z gminami. Proszę popatrzeć, w powiecie przemyskim mamy 10 gmin, żadna z nich nie jest gminą miejską, są to tylko gminy wiejskie. Mamy problem z tak zwanymi gminami obwarzankami, czyli wokół dużych miast. I bardziej tu bym poszedł, nie jestem za likwidacją powiatu. My mówimy na przykładzie Przemyśla. Proszę zwrócić uwagę, panie Błażeju, krzywda, o której pan mówi, dotycząca Przemyśla, nie jest taka pełna, ponieważ ustawodawca przewidział dla takich miast jak Przemyśl, że będzie to miasto na prawach powiatu. Przemyśl jest miastem na prawach powiatu. Gdybyśmy na przykład teraz założyli, że Przemyśl oddaje swoje zadania powiatowe, na przykład powiatowi grodzkiemu, to niczego nie zmienia. Jest ta sama rada miasta, jest ten sam prezydent, bo jest liczba mieszkańców, tylko odpadają zadania, które przyporządkowane są powiatowi. Między innymi wtedy za edukację ponadgimnazjalną nie odpowiadałby prezydent miasta, tylko starosta. Bardziej jestem za konsolidacją gmin. Duża gmina, większa liczba mieszkańców, większe wpływy z PIT-u i CIT-u, większy budżet, lepszy rozwój dla takiej gminy. Prawo i Sprawiedliwość jest za utrzymaniem powiatów i przede wszystkim powinny być one wzmocnione o nowe kompetencje i większe środki finansowe, a można to wygospodarować z budżetu państwa choćby przy partycypacji w podatku VAT, gdy do tej pory od 93 roku cały ten podatek idzie do budżetu państwa. Są takie kompetencje, które mogą być realizowane przez powiat. Zadania z zakresu pomocy społecznej powinny być w gminach i tylko w powiatach, a są jeszcze w województwie. Z zakresu zarządzania kryzysowego jest kilka podmiotów, które ma kompetencje. Należy wzmocnić powiaty i również, proszę państwa, jesteśmy za tym, żeby te miasta na prawach powiatu połączyć z powiatami ziemskimi i stworzyć mocniejsze struktury i powiązania, żeby były to oddziaływania również na poziomie takim lokalnym we wszystkich sferach życia. Do tego potrzebna jest zmiana ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym. Natomiast co do tych gmin tak zwanych obwarzankowych, również jesteśmy za tym, żeby je zlikwidować, bo one często nie spełniają roli, nie ma w ogóle poczucia wspólnoty samorządowej, bo co łączy mieszkańca Różobowic i Bełwina? Chyba to, że się spotykają przy myślu, prawda? Jeżeli mają pracę, a jeżeli nie, to w kolejce do Powiatowego Urzędu Pracy. Więc takie twory, powiaty bez miasta, dziękujemy, nie powinny funkcjonować. Przechodzimy do pytania numer 3 i do pani Iwony. Iwona Turowska, TV Podkarpacka. Na pewno państwo słyszeli, wczoraj wyszło w mediach taka informacja, że pracodawca, który zatrudniał na czarno pracownika, który uległ wypadkowi, nie odwiózł go do szpitala, tylko pozostawił go na przystanku autobusowym, pracownik zmarł. Mam z tym związane pytanie. Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić, aby obniżyć koszty pracy, by pracodawcom opłacało się prowadzić działalność gospodarczą w sposób transparentny, aby nie zatrudniali pracowników na umowy śmieciowe, ewentualnie tak jak się wydarzyło, zatrudniali ludzi na czarno? Prawo i Sprawiedliwość dla przedsiębiorców ma szereg konkretnych przepisów. Chcemy zmienić przede wszystkim podatek CIT i PIT na poziomie 15%. Dla pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, chcemy wprowadzić przez 2 lata ulgi, aby obniżyć koszty pracy. To będą ulgi zarówno inwestycyjne, choćby w zakresie odpisów amortyzacyjnych za zakup urządzeń i maszyn. Również powinniśmy uprościć procedury
związane ze sprawozdawczością. Tego jest za dużo. Zajmuje to za dużo czasu pracodawcom. Te wszystkie sprawozdania dla KRS-u, ZUS-u, Urzędu Statystycznego, których nikt nie czyta. Powinny być większe podatki ryczałtowe, zaliczki w systemie ryczałtowym, uproszczona księgowość, prowadzenie księgi dochodów i rozchodów. To wszystko może doprowadzić do tego, że również wygospodaruje się środki po to, aby pracodawca płacił pracownikowi za zwolnienie chorobowe tylko do 24 dnia, a dla pracowników zatrudnionych 50 plus tylko do 10 dnia. Posługując się przykładem, o którym mówił pan Błażej, no trudno w 90 sekund opowiadać o nagłej zmianie, jeśli chodzi o pracodawców. Ja chcę powiedzieć tylko tak, że tu będzie zderzenie, bo za chwileczkę któryś z państwa może zadać nam pytanie, no czy my będziemy na przykład głosować za tym, żeby stawka godzinowa wynosiła 12-15 zł, albo żeby płaca minimalna skoczyła ileś to. I wkoczymy w konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, bo to, co my uznamy z punktu społecznego, że tak, to się należy 12-15 zł, to zaprotestują pracodawcy, bo na nas na to nie stać. My myślimy, na przykład jest taki pomysł, żeby regionalizować płacę minimalną. To znaczy w Warszawie na przykład niech ta płaca minimalna będzie większa, bo pracodawców warszawskich na to stać. Natomiast na Podkarpaciu, w tych biedniejszych regionach czy skromniejszych być może może być inna. Chcę też powiedzieć, że również w przypadku prawa pracy no troszeczkę życie wyprzedza stosowanie prawa. To się bardzo często zdarza. Nam się często zarzuca, czy Senatowi, czy Sejmowi, że my tworzymy prawo, które się w życiu nie sprawdza. No tak to jest. Życie czasami wyprzedza nas. Również jeżeli chodzi o sytuacje, o których pani wspomniała. No jakie prawo napisać dla jednego pracodawcy, który nie ma serca, który pozostawia pracownika, nie dość, że go zatrudnił na czarno, to jeszcze go zostawił w takiej sytuacji, o której pani mówiła. Państwo musi być przyjazne. Państwo nie może być sytuacji takiej, żeby pracodawca czuł oddech państwa na swoich plecach. Państwo ma być mu przyjazne od początku do końca jego działalności. Naszym zdaniem, zdaniem partii Razem, problem leży po stronie pracownika, nie pracodawcy. Przede wszystkim dlatego, że to pracownik jest wypychany na umowy śmieciowe, to pracownik zmaga się na co dzień z problemami mieszkaniowymi. Dlatego proponujemy wyższą płacę minimalną na poziomie 15 zł dla umów o pracę i 20 zł na godzinę dla wszystkich pozostałych umów. Chcemy zainwestować w nowy przemysł oparty na wiedzy i technologii z uczelni. Chcemy stworzyć państwowe i samorządowe fundusze zalążkowe. Chcemy zbudować tanie mieszkania komunalne, o czym już wspominałem. W każdym razie chcemy zlikwidować również liniowy CIT. Chcemy wprowadzić progresję w zależności od tego, czy jest to firma duża, czy mała. Mniejszym firmom będzie opłacać się bardziej zatrudnić pracownika na umowę o pracę, jeżeli będzie musiał zapłacić pracownikowi 20 zł na godzinę przy umowach cywilnoprawnych. Dziękuję. No nie chcę, ale muszę. Odnieść się tutaj do kolegi z partii Razem. No po co w ogóle to wszystko robić, podnosić te płace minimalne? Wprowadźcie ustawę wprowadzającą dobrobyt w Polsce. Tak będzie najprościej. Sprawy mają się tak. Ten pracodawca zostawił tego pracownika na przystanku, bo bał się... Prawdopodobnie. Bał się kary za zatrudnianie na czarno. Jednak wszyscy wiemy, że masa przedsiębiorstw na terenie Przemyśla i Przembyckiego zatrudnia na czarno, ponieważ koszty pracy w Polsce są zbyt wysokie, by opłacało się zatrudniać pracowników. Praca jest opodatkowana i ktoś, kto zatrudnia pracownika, jest karany za to, że go zatrudnia. Takie są fakty.
Należy dążyć do likwidacji tych obciążeń pracowniczych, tych podatków na pracę i wtedy praca nie będzie przywilejem, nie będzie luksusem, tylko będzie towarem łatwo dostępnym dla wszystkich, którzy są zainteresowani. Natomiast te wszystkie pomysły, i tu muszę się odnieść do pomysłu PiS-u o zwiększeniu płacy minimalnej, doprowadzą w takich małych miastach, jak u nas na Podkarpaciu, jak Przemyśl, tam Sanok i tak dalej, doprowadzą do holokaustu na rynku pracy. Ponieważ drobnych pracodawców nie będzie stać na zatrudnianie pracowników przy takich stawkach, jak wy proponujecie i przy utrzymywaniu tego chorego systemu ZUS-owskiego, którego nie zamierzacie likwidować. Szanowni Państwo, żadne prawo nie jest w stanie spowodować to, że wszyscy pracodawcy będą się uczciwie zachowywać. Żebyśmy do zera obciążenia sprowadzili, to będą tacy, którzy będą jednak wykorzystywać pracownika. Chodzi o to, żeby rzeczywiście te obciążenia związane z całą administracją dla przedsiębiorców ograniczać, bo zlikwidować się nie da, ograniczać. To już się zaczęło dziać, ja będąc w Ministerstwie Gospodarki dwie ustawy deregulacyjne przeprowadziłem. Przypomnę tylko, że jedna z nich to było zastąpienie zaświadczeń oświadczeniami. To może mało kto pamięta, ale wiele zaświadczeń w tej chwili nie funkcjonuje, praktycznie większość, są oświadczenia tylko. I to było duże ułatwienie, obowiązków informacyjnych ograniczone, ilość sprawozdań się zmniejszyła w tamtym czasie, ale nowi przychodzą i wymyślają nowe sprawy. Co proponujemy? Proponujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, aby w pierwszym roku funkcjonowania przedsiębiorstwa zwolnić go całkowicie z płacenia składki ZUS-owskiej. My nie możemy zlikwidować płacenia składki ZUS-owskiej, bo ZUS to przecież to są przecież emerytury. To płacimy na swoich ojców, na swoich dziadków, na swoich rodziców. Natomiast możemy sobie na taki gest pozwolić, należy się zastanowić, może półtorej roku przeliczyć to, bo tu nie będzie dużego oszczerbku, bo i tak budżet państwa 60 miliardów rocznie dokłada, to już nie są tylko pieniądze typowo składkowe. Na ile państwo stać jeszcze tutaj popuścić, pofulgować te bodźce? I to by była duża ulga dla przedsiębiorców. Andrzej Orzechowski, Zjednoczona Lewica. Szczerze mówiąc, to ja mam serdecznie dość 25 lat słuchać o tym, jak robić dobrze pracodawcom. Ja bym chciał wreszcie podyskutować, jak robić dobrze pracownikom. Pracodawcy dzisiaj w Polsce płacą marnie. Udział płac w PKB w Polsce to jest 37% PKB, w Europie Zachodniej to jest 50-60% PKB. To pokazuje skalę wyzysku pracownika na polskim rynku pracy. Wszystkie państwa pomysły, które do tej pory rzucaliście, na przykład obniżanie PIT-u i CIT-u, co było faktem, jak się skończyło? Skończyło się tym, że dzisiaj wpływy z PIT i CIT są dwa razy niższe niż wpływy z VAT. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że zrezygnowaliśmy z redystrybucyjnej funkcji podatków, czyli z takiej funkcji, z której pieniądze, podatki płacone przez bogatych trafiają do biednych. Na tym polega sprawiedliwość społeczna i na tym polega sprawiedliwe państwo dobrobytu. I do tego będzie dążyć Lewica. Regionalizacja płacy minimalnej, o której mówił pan Marek Rząsa, to jest de facto rezygnacja z polityki zrównoważonego rozwoju. To jest kapitulacja, to jest przyznanie, że takie miasta jak Przemyśl mają być marginalizowane i tutaj mają być płace 2-3 razy niższe niż w Warszawie. Na to nie ma zgody. Problem leży po stronie pracodawców, a nie po stronie pracowników. Pracodawcy zatrudniają na czarno. Dlaczego? Dlatego, że mamy wysokie bezrobocie. Gdybyśmy mieli niskie bezrobocie, pracownik nigdy nie zgodziłby się pracować za darmo, bez ubezpieczenia, być pozostawionym na pastwę losu pracownika. Jak zmniejszyć bezrobocie? Mówiłem, trzeba wreszcie zacząć realizować politykę rynku pracy. Trzeba przeznaczyć 2% PKB, nie na armię, 3% PKB, nie na armię, jak proponuje PO czy PiS, tylko przeznaczyć 2% PKB na rynek pracy, tak jak to się dzieje w każdym cywilizowanym państwie Europy Zachodniej. Bez tego cały czas będziemy niestety krajem taniej siły roboczej i krajem postkolonialnym. Wojciech Bakun, Kukiz 15. Ja się tak szybko chciałbym odnieść do tych wszystkich propozycji, bo nie wiem, czy z którąkolwiek z nich się zgadzam. A propos PiS-u i PO i płacy minimalnej i tworzenia miejsc pracy. Panowie politycy, to nie wy tworzycie miejsca pracy. Nie znam jednego miejsca pracy, które zostało stworzone przez posła. Wy tworzycie tylko warunki do dobrego funkcjonowania przedsiębiorców, a nie nowe miejsca pracy.
mówienie czegoś takiego, że wy dacie minimalnie 12 zł, drudzy dadzą 15, a trzeci dadzą 20, a my damy 40. Czemu nie? Tylko skąd? Skąd pracodawca ma wziąć te pieniądze? A propozycja tutaj pana Rząsy, no to na rynku przemyskim bardzo odważna, bo pan w tej chwili podzielił Polskę A i Polskę B. My jesteśmy Polską B, tak? Bardzo dobrze słuchałem. Chciał pan zregionalizować wysokość płacy. Wywieźliście wszystkie urzędy główne, macie w Warszawie, jesteście zamknięci w Warszawie i tylko tam się należy ludziom dobra płaca. A my w Przemyślu będziemy robić za 6 zł. To jest bardzo nie fair. Jeżeli chodzi o ruch Kukiza, co tutaj proponujemy? Przede wszystkim proponujemy... Śpiewa pan Kamiński. Proponujemy deregulację, czyli uproszczenie wszystkich procedur, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, podobnej do deregulacji Wilczka. Dziękuję. Jan Fuchs, Nowoczesna, Ryszarda Petru. Karygodne jest to, co się słyszy z ust przedstawicieli partii sprawującej do tej pory rząd. Praktycznie rząd przez ostatnie 8 lat tylko psuł stosunki między pracodawcami a pracownikami. Nie jest problemem ustalenie płacy minimalnej na takim, a nie innym poziomie. Płaca minimalna, czy w ogóle płaca ma mieć związek z wydajnością pracy. Jeżeli tego nie będzie, to każde ustalenie, każdy poziom będzie zły. Trudno przyjąć za sukces obecnego rządu to, że zamieniono oświadczenie na zaświadczenia. Jeżeli ktoś chodzi i załatwia sprawę, to wie, że to przyzwyczajenie dalej zostało i bez tych zaświadczeń praktycznie trudno cokolwiek załatwić. A więc rzecz, która potrzebna, ale nie zdała egzaminu. Poza tym rząd wiele obiecuje, wiele chce zrobić, a do tej pory nic nie zrobił. Ja na przykład nie potrafię zrozumieć, dlaczego 35 dni chorobowego pracownika ma być płacone przez pracodawcę. Gdyby pracodawca miał możliwości do normalnego działania, gdyby osiągnął rentowność, a przecież po to prowadzimy działalność gospodarczą, na pewno byłby zainteresowany zawieraniem prawidłowych umów i nie byłby sprowokowany czy zmuszony do tego, żeby kogoś zostawiać na chodniku. Zresztą to sytuacja, która jest w ogóle nie wymaga tłumaczenia czegokolwiek. Poza tym przedsiębiorcy... Dziękuję. Chciałbym podziękować Błażejowi i tutaj Andrzejowi za ich, że tak powiem, pomysły i wypowiedzi, które tutaj padły. Myślę, że także należy wprowadzić dobrostan, proszę Państwa. Takie prawo dobrobytu może. Czemu nie? Zastanówmy się, czym ma być niby ten dobrobyt? Ten dobrobyt jest niczym innym, jak tylko dostępem do tego, co człowiek potrzebuje. Uważam, że jeżeli ktoś pracuje, potrafi się wyżywić, to on powinien już mieć taką możliwość zapewnioną, proszę Państwa, nie? I chodzi o to cały czas, jak my patrzymy na rzeczywistość. Na przykład do 1800 roku Kurpiowie cały czas żyli według swojego tak zwanego prawa bratniego i w ogóle te wszystkie ludy, które gdzieś tam żyły, i nagle zostały zmuszone, najechane, żeby żyć w nowym systemie ekonomicznym, czyli nowy sposób patrzenia na rzeczywistość. Wycinać lasy, w których żyli, sadzić po 3-4 dni tam pod groźbą śmierci czy chłosty na przykład, nie? A oni wcześniej żyli tak, że jeżeli coś potrzebowali, to się działo. Trzeba było coś zrobić, byli tacy, co to robili. Żeby żyć, nie trzeba dużo energii włożyć. Jest dużo czasu do fajnego życia. A robić to, co nas interesuje. My musimy przestać myśleć o tym, że jest jakiś zysk, że ktoś musi zarobić. To nie jest... To w ogóle wyjdźmy z tego Matrixu, bo to jest właśnie... Zostaliśmy tu schwyceni. Żebyśmy nie wiedzieli, że możemy sobie żyć spokojnie, na luzie, fajnie, uśmiechnięci, a ci najlepsi niech mają złote kible, za przeproszeniem. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję. Dobrze, przechodzimy do pytania numer 4 i pani Anna Fortuna. Dobry wieczór, Anna Fortuna, portal Przemyski. Moje pytanie do Państwa jest takie. Jaka powinna być polityka Polski wobec Ukrainy w nawiązaniu do nie zawsze przyjaznych posunięć z jej strony w stosunku do naszego kraju, takich jak embargo na mięso, czy też gloryfikacja Bandery w dniu wizyty prezydenta Komorowskiego w Kijowie?
To jest w ogóle wspaniałe pytanie, bo dotyczy naszych relacji międzyludzkich, prawda? I okazuje się, że większość ludzi, nas, i Ukraińców, i Polaków, jakichkolwiek wszędzie chce żyć ze sobą w pokoju, we współpracy, odwiedzać się, prawda, podróżować i tak dalej. A tu wąskie grupy przez media cały czas nagłaśniane nakręcają spiralę nienawiści i wąskie grupy tam wychodzą, wrzeszczą, krzyczą i próbują porwać za sobą całe narody, a później będą tak tłumaczyć, że to się narody nienawidzą. Tymczasem narody są bardzo otwarte. Jeździliśmy do Arabów, byliśmy tam mile, że tak powiem, widziani, prawda? Dobrze nam płacili, nie było żadnego problemu, nikt tam nikomu gardła nie podżynał. I to samo jest tutaj z Ukrainą, uważam. My powinniśmy nawiązywać kontakty i jako obywatele zbierać się i wołać do obywateli ze Lwowa czy z innych miast, ci my pokojowi, stańmy razem, powiedzmy światu dość, nie chcemy już się mordować i zabijać. Stańmy razem po prostu i tamci, żeby tamci zobaczyli, że ich jest garstka, a nas normalnych ludzi, obywateli zdrowych psychicznie jest więcej po prostu. Także wyślijmy panowie wici pokoju. Dlaczego cały czas ten konglomerat wojskowo-ekonomiczny, nie, obcy nam i naszym obyczajom tak naprawdę, bo to nie są wyższe wartości, tylko niższe, narzuca nam klimat, a my mamy być tymi pachołkami do bicia, brać te pały, karabiny i iść i tam strzelać do takich innych biedaków jak my. Dlaczego nie wyjdziemy, nie wyślemy z Przemyśla takiego przekazu? Stańmy za ręce, się załapmy. Pokój. Chcecie pokoju, czy chcecie czego w zasadzie, panowie? Dziękuję. No, to wszystko. W zasadzie to między naszymi krajami nie ma stabilnej polityki, która by dążyła do integracji obu narodów. Zarówno nasz naród, jak i naród ukraiński pochodzimy z tej samej grupy, czyli słowiańskiej. Trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i politycy nie potrafią znaleźć sposobu, żeby zjednoczyć oba narody. Robią wszystko, żeby narody skłócać. Przykładem tego może być na przykład wprowadzone embargo na naszą żywność. Naród, który głoduje praktycznie, który potrzebuje surowców, któremu pomagamy, które wspieramy, blokuje dostęp naszych towarów na swój rynek. Ja pytam się, gdzie jest rząd pani Ewy Kopacz? Gdzie był premier Komorowski do tej pory, który nie potrafił rozwiązać ten jakże prosty problem? I to nie jest tak, że problem tkwi w narodach. Problem tkwi w politykach. Niedawno byłem na spotkaniu przedsiębiorców. Była grupa ukraińskich przedsiębiorców, grupa polskich przedsiębiorców. Znakomicie się dogadują, prowadzą wspólne działania. Jest współpraca pomiędzy uczelniami naszego kraju i Ukrainy. Studenci Ukrainy studiują w naszym kraju. A więc problemów nie ma, a jednostkowe zdarzenia po prostu występują tylko dlatego, że rządzący nie potrafią temu zaradzić. Dziękuję. Wojciech Bakun, Kukiz 15. To jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o ujęcie Przemyśla, prawda? No, w związku z tym, że duża część mieszkańców Przemyśla jest narodowości, może nie narodowości ukraińskiej, ale jest wyznania grekokatolickiego, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, że chyba powiedzmy pomiędzy mieszkańcami Przemyśla obu wyznań nie ma jakiegoś wielkiego takiego, jakiś niesnasek. Tutaj gloryfikowanie Bandery. Kanclerz Merkel, czy jacyś politycy wysokiego szczebla w Niemczech gloryfikowali Hitlera, powiedzmy, prawda? Ja tutaj nie chcę zrównać tego, chociaż można by pewnie, natomiast nie rozumiem osób czy grup działających tam, gloryfikujących zbrodnie, prawda? No była to zbrodnia, także jestem za tym, żeby budować dobrą relację, dobrosąsiedzką taką. Natomiast nie potrafić powiedzieć, że coś jest źle, jeżeli faktycznie tak jest. Czyli na przykład gloryfikowanie Bandery czy wprowadzanie embarga, prawda? No, nasz prezydent tutaj przeznaczył tam bodajże chyba 300 milionów dolarów na pomoc firmom ukraińskim. A co z firmami polskimi w tym momencie, prawda? Dziękuję. Andrzej Orzewski, Zjednoczona Lewica. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć wprost, niepodległa Ukraina to jest gwarant, jeden z ważniejszych gwarantów bezpieczeństwa narodowego Polski, więc polityka w stosunku do tego kraju jest niezwykle istotna i powinna być prowadzona bardzo roztropnie.
Ja niestety bardzo, bardzo ubolewam, że zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce rosną nastroje nacjonalistyczne. Profesor Rorty, znany amerykański filozof, kiedyś powiedział, że konflikty na tle religijnym, narodowościowym czy światopoglądowym są najlepszym sposobem odwrócenia uwagi ludzi od spraw dla nich istotnych, czyli od spraw ekonomicznych, od prekaryzacji pracy, od bezrobocia, od problemów społeczno-ekonomicznych. I to się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Z jednej strony mamy potworny wzrost nacjonalizmu, a z drugiej strony skok sektora finansowego na i tak bardzo niskie emerytury ludzi. Od stycznia Ukraina wprowadza reformy, otwarte fundusze emerytalne, z których Polska zrezygnowała i które nawet Bank Światowy uznaje za pomysł bardzo szkodliwy. To pokazuje, jaką hipokryzję uprawiamy w stosunku do Ukrainy. To pokazuje, że tak naprawdę hodujemy sobie wroga na zewnątrz, bo za kilka lat będzie tam potężny konflikt na tle ekonomicznym, społecznym i te nacjonalizmy jeszcze bardziej wzrosną. Musimy przede wszystkim pomóc Ukrainie wydostać się z takiego zaklętego kręgu disaster kapitalizm, jak to nazywała Naomi Klein, czyli z jednej strony odwrócania ludzi od spraw ważnych dla nich, od spraw społecznych na rzecz kwestii typu, czy Bandera jest bohaterem narodowościowym, czy nie. Musimy kompletnie zweryfikować naszą politykę w stosunku do Ukrainy i pomóc Ukrainie przede wszystkim w rozwoju społecznym i ekonomicznym. Czyli rozumiem, że Ukraińcy też liczą na wczasy pod palmami, jak to kiedyś Polakom obiecywano, albo Bolek mówi bankowy, pamiętamy tą reklamę. Otwarte fundusze emerytalne. Nacjonalizm na Ukrainie odradza się i to jest widoczne i on się nasila. Trudny temat, bardzo trudny i drożliwy. Uważam, że tutaj akurat większość zła leży po stronie ukraińskiej. Polska zrobiła zbyt wiele, aby pomóc Ukrainie. Nawet nasze starania i nasze zabieganie o wciągnięcie Ukrainy w struktury europejskie. Przecież to było widoczne. Ja, znając władzę na Ukrainie, znając tą mentalność, byłem sceptyczny wobec takich działań, bo jednak jeżeli mamy mówić o zorganizowanej dobrze Unii Europejskiej, to nie wyobrażałem sobie tej gospodarki jeszcze na tym etapie w Unii Europejskiej, ale myśmy takie zabiegi, mając na myśli uchronienie przed wpływami rosyjskimi, Ukrainy czynili. Za to po prostu spotkała nas duża niewdzięczność w tej chwili i to bierze się na szczytach władzy, bo tam nie ma żadnych protestów, my mówimy u nas, tam parlament podejmuje takie uchwały, tam prezydent tego nie potępi, u nas my potępiamy takie działanie, a tam nie ma to miejsca, więc tutaj naprawdę ja, będąc starostą, często bywałem na Ukrainie, próbowaliśmy cywilizować tamtejszy samorząd, przywoziliśmy ich do nas, uczyliśmy, jak struktury samorządu powinny wyglądać, jednak no teraz widać, że było to mało skuteczne. Dziękuję. Jeśli chodzi o wzrost tych nastrojów banderowskich na Ukrainie, te nastroje rosną i ten zasięg oddziaływania banderyzmu rośnie, dlatego że na to pozwalamy. Państwo polskie pozwala na odradzanie się banderyzmu na Ukrainie. Jest to wina i Platformy Obywatelskiej, która wspierała banderowskie ruchy na Ukrainie, a przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, który jeździł na Majdan i wspierał banderowców. I to sobie trzeba powiedzieć, że tutaj obydwa skrzydła solidarnościowe prowadzą wspólną politykę wspierania banderyzmu na Ukrainie. Jeśli popatrzymy na pierwsze strony Gazety Wyborczej czy Gazety Polskiej, one są zawsze proukraińskie. A dzisiaj proukraińskie to znaczy probanderowskie, bo głównym nurtem ruchu majdanowskiego jest teraz banderyzm. I zasada jest taka, że jeśli my siebie sami nie szanujemy, to nikt nas nie będzie szanował i Ukraińcy nas nie szanują, mają nas za ciężkich frajerów. Nie wiadomo dlaczego pakujemy tam pomoc militarną, finansową i się tak użalamy nad tą Ukrainą, a nie reagujemy na wzrost tych nastrojów banderowskich. Gdyby Korwin rządził w Polsce, co miejmy nadzieję się kiedyś stanie, bo jest długowieczny, rozmowa byłaby krótka. Tydzień na zniesienie ceł na mięso albo zakaz wjazdu dla wszystkich, którzy mają jakieś problemy z negowaniem historii. Przepraszam, nie zrozumiałem. Nie, to było do sali.
Dobrze, no tylko chcę skończyć. Z banderyzmem bardzo łatwo walczyć. Wyznaczyć listę, listę osób, które wyznają poglądy banderowskie, zakaz wjazdu na terytorium Polski. Jeśli chodzi o Ukrainę, są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest konflikt ukraińsko-rosyjski. Od tego chciałbym zacząć. Partia Razem ma stanowisko w tej sprawie i jesteśmy przeciwko wszelkim formom agresji państw i ambicji mocarstwowych Rosji. Natomiast jeśli chodzi o sprawę UPA, no ja wywodzę się z regionu przemyskiego, więc bardzo rozumiem, jak silnie tutaj oddziaływuje tło historyczne i wszelkie sprawy dotyczące kwestii światopoglądowych, religii, historii. Natomiast chciałbym odwrócić pytanie, chciałbym w ogóle do tego problemu inaczej podejść, ponieważ problemem nie jest gloryfikacja UPA, tylko naprawdę problemem Przemyśla to są niskie płace, bezrobocie. Obecnie bezrobocie jest na poziomie, stopa bezrobocia na poziomie 16,7% i jest to znacznie wyższa stopa niż ogólnokrajowa. Więc na tych sprawach myślę powinniśmy się skupić, a nie toczyć odwieczny spór o pomniki historii i krzyże. Proszę Państwa, nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. I żeby była jasność, to nie ja wymyśliłem te słowa. To są słowa bodajże marszałka Józefa Piłsudskiego. Komu zależy dzisiaj może z punktu widzenia geopolityki na tym, żeby piąć stosunki polsko-ukraińskie? Niech Państwo sobie odpowiedzą sami. Ukraińcy też wiedzą, jaką mają drogą iść, przynajmniej po części. Chcę zwrócić uwagę, że prawy sektor w ostatnich wyborach został całkowicie zmarginalizowany, a swoboda uzyskała bardzo słaby wynik na pograniczu tych ich 5%. Co my możemy robić? Na pewno nie zakazy, Panie Błażeju, bo gdyby myśleć takimi kategoriami, to żaden młody Polak, który mówi o sobie, że jest narodowcem, to nie mógłby przekroczyć żadnej z polskich granic, ani na wschód, ani na zachód, ani na południe. Naszą rolą winno być wzmacnianie samorządności, demokracji Ukrainy. Ukraińcy zaczynali prawie tak samo jak my. My o tym często zapominamy. Oni odzyskali niepodległość w 91 roku. Są tylko 2 lata za nami, jeśli chodzi o niepodległość. Czy 2 lata są za nami, jeśli chodzi o gospodarkę, infrastrukturę, demokrację, samorządność? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Oni są dalej w 92 roku. Oni się na tym roku prawdopodobnie zatrzymali. Otwórzmy się na ludzi młodych. Oni, jeżeli będą tu przyjeżdżać, otwórzmy dla nich ruch wizowy większy. Niech oni tutaj, młodzi Ukraińcy, przyjeżdżają, niech patrzą, jak żyją młodzi Polacy. Oni wrócą tam i sami swoimi rękami zrobią bezkrwawą rewolucję. Nie trzeba będzie tam wysyłać ani polskich wojsk, ani niczego. Ukraińcy powinni sami dojrzeć do tego, żeby rozliczyć się również z własną historią, czego do dzisiaj nie potrafili jeszcze zrobić. Proszę Państwa, stosunek do Ukrainy powinien być w ogóle częścią strategii polityki wschodniej Polski, bo nie da się wybiórczo tylko mieć odesłanie do Ukrainy. Trzeba zawsze w kontekście rosyjskim pewne działania podejmować. Przez ostatnie 8 lat takiej strategii polityki wschodniej nie było. Przypomnę sytuację na Litwie, jaka jest, na Ukrainie. Nacjonalizm tam się odradza. Nie możemy mieć amnezji historycznej na ludobójstwo na Wołyniu. I parlament polski nie mógł przegłosować tego ludobójstwa w rocznicę, tylko nazwał to czystką etniczną o znamionach ludobójstwa. Mamy z Ukrainą traktat o dobrym sąsiedztwie, ale nie mamy takich zapisów, jak w traktacie z Niemcami. Sprawy II wojny światowej nie zostały raz na zawsze zamknięte, mam na myśli relacje polsko-ukraińskie. Nie ma przebaczenia, nie ma pojednania. I od tego trzeba zacząć. Trzeba te sprawy historyczne jednoznacznie określić w traktacie, w umowie międzynarodowej, żeby to było raz na zawsze zakończone i budować przyszłość. Wtedy możemy odbudowywać te relacje gospodarcze, kulturalne i naukowe i każde inne. Na pewno powinniśmy szukać to, co łączy, a nie to, co dzieli. Dziękuję. Dziękuję.
wszystkim kandydatom. Zakończyliśmy w ten sposób turę pierwszą. W drugiej turze będziemy losować trzy pytania zadane przez kandydatów do innych kandydatów. Tylko teraz tak nie wiem, czy szukamy społeczności środki jakiejś, czy to by, czy było może... Ja? Ten? Dobrze, to ja już będę środkał tak samo. Nie patrzę. Kandydaci widzą, że nikt mi... Tak. Kamera, tak, dobra. O, wyciągam. Raz. Dwa. Trzy. I pytanie, tak, losowo. Pani Monika czyta. Przepraszam, ktoś trzy pytania napisał. Ja sobie przeczytam, tak, losowo wybiorę pierwszy. Czytam, tak. Czy obecny system podatkowy wymaga zmian? Jeśli tak, to jakich? Może zapoznać też, że ktoś mi nie wierzy. Panie senatorze, może od pana zaczniemy? Proszę państwa, na pewno ten system podatkowy wymaga zmian w zakresie i relacji podatki przedsiębiorcy, w zakresie relacji samorząd podatki. Również potrzeba uproszczenia procedury podatkowej. No nie może przedsiębiorca na przykład czekać 4 miesiące, aż zostanie wydana interpretacja indywidualna. Z tym trzeba rzeczywiście skończyć. Można zmienić przepisy dotyczące prawa administracyjnego, mam na myśli sądownictwo, aby decyzje podatkowe były w ciągu 30 dni rozpatrywane przez sądy administracyjne. To można zrobić jedną tylko ustawą o postępowaniu administracyjnym, bo czekanie półtora roku to oczywiście jest dużo. Należy ten system uprościć, tak żeby dziadek mógł wnuka uczyć przepisów podatkowych. Proszę państwa, tak u nas nie ma. Nie ma stabilności i myślę, że wszyscy to potwierdzą, że najwięcej jest problemów, jeśli chodzi o te interpretacje, najwięcej jest problemów zmiany przepisów w ciągu roku podatkowego. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowane nową ordynację podatkową i również zmianę tych podstawowych podatków. Dziękuję. W moim odczuciu najważniejszą rzeczą jest to, co zostało zrobione, a mianowicie to, że każda wątpliwość prawna, każda wątpliwość podatkowa będzie rozstrzygana zawsze i wyłącznie na korzyść podatnika. To jest, myślę, zmiana rewolucyjna w Polsce, bo zgoda tutaj, że zresztą mówiłem to podczas pierwszego pytania, że czasami życie wyprzedza prawo, czasami urzędnicy nadinterpretują to prawo. Nie jesteśmy w stanie, ani żaden z panów, który zostanie posłem, też nie będzie w stanie wyegzekwować tego, żeby urzędnik, który ma obsługiwać tak zwane przyjazne okienko, żeby on się zachował przyjaźnie, mile, sympatycznie wobec tego, który chce w tym jednym okienku założyć, zarejestrować działalność gospodarczą. Podatki też to nie są moje słowa, dwie rzeczy są w życiu pewne. Śmierć i płacenie podatków, więc od tego też nie odejdziemy, bo przecież z tych podatków utrzymywana jest cała sfera budżetowa, łącznie z obronnością, bezpieczeństwem, również pomocą społeczną, edukacją, nauką, kulturą, etc., etc. Wątpliwości na korzyść podatnika, to jest najważniejsze dzisiaj. Głównym hasłem wyborczym partii Razem jest: inna polityka jest możliwa. Co to znaczy? To znaczy, żeby przywrócić politykę obywatelom, państwo obywatelom. Żeby przywrócić państwo obywatelom, należy przede wszystkim zmienić ordynację wyborczą. Posłowie, senatorowie, jak również prezydenci, burmistrzowie, wójtowie powinni odczuwać, jak to jest przejść
z poziomu polityka do poziomu zwykłego obywatela, czyli dwie kadencje maksymalnie dla posłów, senatorów i burmistrzów, prezydentów miast. To proponuje partia Razem. Zmiany również w ordynacji podatkowej. Pięciostopniowa progresja podatkowa podatku dochodowego z kwotą wolną od podatku 12 tysięcy złotych brutto rocznie. To również według obliczeń sprowadziłoby do tego, że 90% Polaków zapłaciłoby niższy podatek niż dotychczas. To jest może szokująca wiadomość, natomiast z obliczeń mamy też taki kalkulator www.partierazem.pl. Zapraszam serdecznie zobaczyć, ile obecnie Państwo zarabiają i ile będą płacić przy naszej propozycji. Dziękuję. Jest wiadome przynajmniej wobec, że partia Korwin od 20 czy 30 lat, Korwin jako taki, jest za maksymalnym obniżaniem podatków. Docelowo zmierzamy do tego, żeby w ogóle zlikwidować podatek dochodowy i dochody państwa oprzeć na podatkach VAT-owskich. Oczywiście musi to następować w sposób stopniowy, nie nagły, tylko stopniowy. I tutaj no, pozornie sensowna jest ta propozycja PiS-u obniżki. Ja obawiam się, że to jest tylko, oczywiście się obawiam, że jest to tylko obietnica wyborcza do 15% PIT-u i CIT-u. To wygląda sensownie. Natomiast problem z systemem podatkowym w Polsce nie polega tylko na tym, że te podatki są dość wysokie. Nie tylko polega na tym, że ten system podatkowy jest skomplikowany i bardzo utrudnia przedsiębiorcom działalność. Ale problemem jest to, że wielkie korporacje unikają płacenia podatków dochodowych, gdy przedsiębiorcy, których nie stać na kancelary specjalizujące się w optymalizacjach podatkowych, muszą te podatki płacić. Efekt jest taki, że państwo jest utrzymywane dzięki podatkom płaconym przez drobnych przedsiębiorców, natomiast korporacje nie dokładają się do budżetu państwa, optymalizując swoje podatki. I mamy do czynienia teraz z taką sytuacją, że de facto rządy w Polsce są tylko przystawką, dodatkiem do korporacji, bo korporacje rządzą w Polsce, a rządy Platformy Obywatelskiej są całkowicie jej uległe i sprzyjające. Kilka spraw. Kwota wolna od podatku akurat nie służy najbiedniejszym, tylko średnim i tym najbardziej zarabiającym. Więc tutaj to jest złudne i obiecywanie, że podniesiemy kwotę wolną od podatku, nie służy tym biednym. To żeby było jasne i wiadome. To jest za przejście z PIT-u na VAT. VAT jest najbardziej korupcjogennym podatkiem, więc tego chcemy. PIT jest najbardziej przewidywalnym i najlepiej ściągalnym podatkiem, więc państwo sobie nie może, nie tylko nasze polskie, ale w Europie państwa nie mogą sobie poradzić z VAT-em, więc tutaj trzeba pod tym te wszystkie omijanki skomplikowane. Jest to dość podatek, ale jest to podatek na poziomie europejskim, więc tutaj pewne zasady też obowiązują i tu trzeba pracować nad tym, aby uszczelnić VAT. Interpretacje podatkowe. Ja cały czas postulowałem, będąc w ministerstwie, aby dać uprawnienia korporacjom pracodawców i pracobiorców, uprawnienia do interpretacji ogólnych, aby mogły w imieniu swoich przedsiębiorców występować z interpretacją ogólną. Jeżeli jest wątpliwość, żeby każdy indywidualnie nie występował, tylko mógł to Związek Przedsiębiorców, czy Lewiatan, czy pracodawcy RP załatwić w imieniu swoich zrzeszonych. No niestety to nie przeszło i te procedury są, że tak powiem, skomplikowane w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o interpretację. Natomiast proponujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj dla najbiedniejszych, jeżeli mówimy o podatkach, leki za darmo dla najbiedniejszych. To jest właśnie pomoc ta bezpośrednia i ona trafia bezpośrednio do ludzi. Dziękujemy. Ja postaram się szybko. Andrzej Orzechowski, Zjednoczona Lewica. Przede wszystkim uświadommy sobie, czym są podatki. Mamy cztery rodzaje podatków. Pierwsze podatki bezpośrednie, to jest PIT i CIT, drugie podatki pośrednie, trzecie podatki majątkowe, na przykład podatek od nieruchomości, cztery to jest oskładkowanie pracy. Struktura podatków tak naprawdę w tym wszystkim jest najistotniejsza. Podatki bezpośrednie, czyli PIT i CIT, to są podatki tak zwane redystrybucyjne.
One sprawiają, że ciężar finansowania z państwa, to ich poziom sprawia, daje odpowiedź na pytanie, czy ciężar finansowania państwa spada na biednych, czy na bogatych. W krajach Europy Zachodniej wpływy z PIT są wyższe niż wpływy z VAT. To jest średnio 30, w całej Unii Europejskiej to jest średnio 34 do 33% wszystkich wpływów z podatków. W Polsce wpływy z PIT i CIT są dwa razy niższe niż wpływy z VAT. Co to oznacza? To oznacza, że w Polsce ciężar utrzymania państwa spada na biednych i średnio zarabiających, a nie na najbogatszych. I to jest problem polityki podatkowej. To jest to, co mówiła Barbara Nowacka. Naszym problemem nie są niskie czy wysokie podatki. Naszym problemem są rażąco niesprawiedliwe podatki. W Wielkiej Brytanii wpływy z podatków majątkowych to jest 5% PKB, w Polsce to jest niecałe 2% PKB. To też pokazuje, że my nie potrafimy opodatkować nawet majątków, nawet tych, którzy już zgromadzili potworne pieniądze. Ja nie mówię o tym, że trzeba opodatkować podatkiem katastralnym każde mieszkanie. Nie, można zrobić prosty numer, zwolnić od podatku katastralnego pierwsze mieszkanie. Jeśli ktoś ma 10 mieszkań, 9 na wynajem, a jedno mieszka, niech od 9 płaci podatek. Także naszym problemem podatkowym jest przede wszystkim rażąco niesprawiedliwy system podatkowy. Musimy podnieść podatki bezpośrednie, obniżyć podatki pośrednie. Propozycja Korwina to jest propozycja, która zmierza w stronę Indonezji, a nie w stronę Europy Zachodniej. Wojciech Bakun, Kukiz 15. My na to patrzymy całkiem inaczej. Ja jak tak słucham po kolei tego wszystkiego, to mimo że prowadzę działalność gospodarczą, to się zwyczajnie w tym gubię. Tego jest tysiące przepisów, pozwoleń. To nie są tylko podatki. Interpretacje tego wszystkiego, dowolność w zasadzie interpretacji przez urzędy, powoduje to, że prowadzenie działalności w Polsce jest zwyczajnie trudne. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o podatkach, bo istnieje dużo innych obciążeń dla przedsiębiorców, dlatego my jako Kukiz 15 proponujemy coś takiego jak deregulacja. Miałoby to polegać, państwo pewnie pamiętają deregulację Wilczka, prawda? I nie wiem ilu z państwa pamięta, jaki rozwój wtedy był naszego miasta. W zasadzie każdy mógł otworzyć działalność gospodarczą. To było naprawdę bardzo proste. Było dosłownie kilka stron, 54 bodajże punkty i wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Bardzo, bardzo, bardzo prosta rzecz. Nie było tysięcy interpretacji dowolnych przez danego urzędnika, tylko bardzo proste zasady. Jeżeli coś jest... W tej chwili pan Rząsa się tutaj szczyci tym, że mamy ten przepis mówiący o tym, że jakieś wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Boże, przecież to powinno być normalne samo przez się. Genialne! Ale to nie było przez was do tej pory. Dziękuję. Gorzej, że jest, czy gorzej, że nie ma? Gorzej, żeście to zrobili i prosiłbym mnie o wchodzenie w polemikę między sobą. Jan Fuchs, Nowoczesna, Ryszarda Petru. Ja zgadzam się w większości z tym, co powiedział mój przedmówca. Natomiast uważam, że społeczeństwo 25 października wyrzuci przedstawicieli PSL-u i Platformy Obywatelskiej, skoro mają takie poglądy na podatki i problem, który istnieje. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej twierdzi, że zrobiono pierwszy krok, ważny krok, że wątpliwości są wyjaśniane na korzyść podatnika. Proszę Państwa, to jest nieprawda, to jest kłamstwo. Otóż okazuje się, że urzędnik skarbowy, jeżeli podejmuje decyzję, on nie ma wątpliwości. On robi to, co uważa, że jest słuszne, więc nie ma żadnej wątpliwości i nie tłumaczy na korzyść podatnika. Do dnia dzisiejszego ten zapis, który zrobili, nie działa. To jest fikcja. Politycznie zrobiona. Przedstawiciel PSL-u twierdzi, że płacę minimalną czy kwotę wolną od podatku należy zostawić, podnieść czy zlikwidować. To nie ma żadnego związku. Problemem jest to, że podatki są skomplikowane. Proszę sobie wyobrazić, że w naszym kraju nie ma dwóch osób, dwóch fachowców od podatków, które w jednakowy sposób zimpletują choćby jedną ustawę podatkową. Nie ma czegoś takiego. Tak jest zapisane prawo podatkowe, więc lepiej, żeby Platforma PSL nie brały się za podatki. Ja przypuszczam, że ci ludzie głosowali w Sejmie nie wiedząc za co, bo trudno sobie wyobrazić, żeby jednakowe taczki przeznaczone do budownictwa miały podatek VAT 23%, a do ogrodnictwa 8%, albo kawa w kubku porcelanowym 23%, a w kubku plastikowym 8%. Tych absurdów jest bardzo dużo, więc dużo o tym można by było. Dziękuję.
Proszę Państwa, system finansowy światowy przypomina wielką pajęczynę, prawda? Na środku siedzi pająk, my jesteśmy muchami, które tam wpadają. Dokładnie. Moim zdaniem w zdrowym społeczeństwie nie ma miejsca na podatki, natomiast są miejsca na datki. Ci, którzy mają, dają na to, co jest potrzebne. Bo przecież widzicie, nie? Wiecie, jak to kiedyś wyglądało? Jeden sobie mieszkał tutaj, koło tego i tam, a ty słuchaj, tam ta stara babka mieszka, ona już nie tego. No to weź tam, Józek, weźcie tam, zanieście jej jabłka. Dobra, zanieście jej jabłka, niech ona tam ma. I to jest kwestia sprawy, żeby ona przeżyła sobie spokojnie. My się powinniśmy interesować sobą, a nie szukać tam na drzewie, prawda, tych, nie wiem, złotych jabłek. Tymi złotymi jabłkami, proszę Państwa, jesteśmy my. Wyluzujmy się troszkę. To popatrzmy, w tym wielkim, ogromnym, zimnym kosmosie takie grzybki jak my tutaj rośniemy i ciągle toniemy w jakimś systemie, który odbiera nam większą część naszego życia. Ja uważam, że przestańmy w ogóle, naprawdę, wybierzmy się w podróż do naszego serca. Tam czeka na nas miasto, takie właśnie, które z waszych marzeń. Tylko zapytajcie się, jakie ono jest. I ja wam powiem, że znajdziecie tam super system. Ja go nazywam systemem Koka, połączeniem kapitalizmu z komunizmem. Słuchajcie, musi być coś, co nas wszystkich wiąże. W dzisiejszych możliwościach, przy dzisiejszych możliwościach technologicznych, każdy mężczyzna w rodzinie, jak poświęci tylko 2 godziny na pracę, zajmowanie się na jakiejś swojej plantacji, czy tam w jakiejś spółdzielni ziemią, wyżywi swoją rodzinę przez rok. A resztę macie dużo czasu. Urzędnik nie powinien siedzieć w urzędzie, tylko u siebie w domu przy komputerze 2-3 godziny on urzęduje. Kto chce coś przy nim załatwić, to załatwia. Ale on sobie siedzi spokojnie w domu, ma swoje grządki, a państwo mu jeszcze płaci. Komercyjne pieniądze za to, że on dba o siebie, ma zdrowe jedzenie. Tam są jego witaminy, lekarstwa w ogrodzie mu rosną, on 2 godziny na to poświęcił, masz kasę, możesz jeździć po świecie. Proszę bardzo. Czyli jeden system współpracy nasz, a drugi komercyjny. Tak bym to widział. Bez podatków, tylko tam my obudźmy swoje serce, o co chodzi? Jesteśmy obojętni na swój los? Naprawdę? Tak już się tak, w 68 roku. Okej, w 68 roku ludzie wyszli na zatrzymanie wojny. Czas minął. Dobra. Tak będziemy wytrzymać. Pytanie wylosowane numer 2. Co zrobi pan dla podkarpackiego rolnictwa? Rozumiem, jako poseł. Proszę Państwa, nie od dzisiaj mówię, że likwidacja rolniczej szkoły w Przemyślu to był duży błąd. To był duży błąd. To powinien być nawet, to powinna być wyższa szkoła rolnicza. Naprawdę, bo tereny są wspaniałe, cudowne. My i to jest cały czas w ramach tego mojego sposobu nowego już postrzegania. Proszę Państwa, 2030 agenda. Oni chcą w ciągu 15 lat usunąć biedę z całego świata. Jak oni to muszą zrobić? Muszą naszej aktywności oni wymagają od nas. My musimy już kwitnąć pomysłami na dole, mówić jak najprościej, jak najszybciej osiągnąć ten moment, w którym nie będzie biedy i nędzy. A oni chcą to zrobić do 2030 roku. A więc przywróciłbym tutaj tą szkołę rolniczą, otworzyłbym specjalne takie dla starszych osób, które już po prostu są wykluczone, miejsca, gdzie one by sobie w swoich domkach malutkich, takich mieszkałych hobbitówkach, uprawiałyby ziemię, a pomagaliby im uczniowie, studenci ze szkoły rolniczej, prawda, tam by mieli swoje zajęcia. Dlaczego oni mają się pomętać po piwnicach spać? Dlaczego? O co chodzi? No. To wszystko. Dziękuję. Przede wszystkim należy zrobić analizę i zastanowić się nad tym, czy rolnictwo w województwie podkarpackim i w naszym regionie ma rację bytu. Czy nasze warunki uzasadniają dotychczasową kulturę rolną. Czy te uprawy, które były uprawiane, ta hodowla, która była prowadzona, jest potrzebna, czy nie. Ewentualnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób to realizować. I to nie trzeba nic wymyślać, tylko sięgnąć do wzorców zachodnich. Wydaje mi się, że trochę destrukcyjny dla naszego rolnictwa jest system dopłat, jakie są stosowane do posiadanych gruntów. Większość rolników, większość właścicieli gruntów rolnych jest zainteresowana raczej dopłatami, a nie prowadzeniem produkcji rolnej. Przy czym jeżeli ktoś prowadzi produkcję rolną, to powinien mieć warunki takie, które by mobilizowały i aktywizowały tą produkcję. Na dzień dzisiejszy praktycznie nie ma przydomowych gospodarstw, które by cokolwiek produkowały na potrzeby własne. Wydaje mi się też, że warto zastanowić się, czy nie wspierać rozwój choćby winorośli, po to, żeby wykorzystać te naturalne składniki, które mogą być realizowane w ramach naszego klimatu, uwzględnić to, na co pozwala nasz klimat. No i przetwórstwo rolno-warzywne. Zlikwidowane zostały praktycznie wszystkie zakłady i w tym zakresie też warto się zastanowić, czy nie odbudować ten przemysł.
Wojciech Bakun, Kukiz 15. Jeżeli chodzi o rolnictwo na Podkarpaciu, to jest to specyficzny rodzaj rolnictwa. Ja mam do czynienia z rolnictwem jakby ze strony rodziny, takiej troszeczkę dalszej, ale są rolnikami. My tutaj nie mamy faktycznie takich rolników, można powiedzieć, z wielkimi areałami, z wielkimi gospodarstwami. Dlatego jedynymi takimi naszym atutem mogłoby być postawienie na rolnictwo ekologiczne, prawda? Drugim takim problemem, jeżeli chodzi o Podkarpacie, i tutaj mówię o bardziej tych takich południowych częściach Podkarpacia, to są tak zwane gospodarstwa, jak to, przepraszam, przytoczę słowa Pawła Kukiza, gospodarstwa parlamentarne. Co to oznacza? Oznacza to duże tereny wykupione w terenach, gdzie obowiązuje Natura 2000 i branie dopłat po 2,5 tysiąca do każdego hektara i wystarczy to wykosić dwa razy w roku i dostawać za to pieniążki. To nie są rolnicy. Ci rolnicy nic nie produkują, zapłacą jakiemuś chłopu z traktorem, żeby to wykosił dwa razy w roku, natomiast dostają potężne dotacje z budżetu. Jeżeli chodzi o Naturę 2000, myślę, że ona też się mija z założeniami, jakie były stawiane przed nią. Ona nie chroni tych terenów, natomiast pozwala otrzymywać bardzo wysokie dotacje i to jest problem naszego tutaj terenu. Dziękuję. Andrzej Orzewski, Zjednoczona Lewica. Jako reprezentant Zielonych to oczywiście jestem przede wszystkim za ekologicznym rolnictwem. Dziwi mnie, że reprezentant Kukiza mówi o ekologii i ekologicznym rolnictwie, równocześnie proponując deregulację. Deregulacja na styl do tej pory została bardzo skutecznie wprowadzona w Chinach. Rzeczywiście była źródłem bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego, ale przyniosła też to, że rzeki są czerwone od zanieczyszczeń, 90% wód gruntowych zatrutych, powietrze tak zanieczyszczone, że we wrześniu na turnieju tenisowym ludzie siedzieli w maskach. Nie wiem, co to ma wspólnego z ekologią, ale jeśli to jest wasz pomysł, to... Bardzo wiele ma wspólnego, bo rozmawiamy o ekologii. Ekologiczne rolnictwo to między innymi czyste wody gruntowe, które deregulacja by zanieczyściła. I jasno pan przywołuje ustawę Wilczka z 89 roku. Ja oglądałem dzienniki telewizyjne na TVP Historia z 89 roku na jesieni. Nie było dzienniku telewizyjnego w 89 roku, który nie informowałby o jakiejś katastrofie ekologicznej. A to o zatruciu rzeki w Odry przez przemysł, a to o jakimś osuwisku przez przemysł. To był skutek deregulacji Wilczka. Deregulacja to jest jeden z trzech dogmatów globalnego kapitalizmu. Prywatyzacja, globalizacja, deregulacja. Macie program, który tak naprawdę jest programem kapitalistycznym i który prowadzi do zguby także całego rolnictwa. Dziękuję. To jest z mojej strony. Szanowni Państwo, no zaskakuje mnie i dziwi tak niski poziom wiedzy o naszym rolnictwie podkarpackim. Państwo chyba nie wiem jak tutaj koledzy po tej stronie, nie poruszacie się, mówicie, że tutaj nie ma w ogóle rolnictwa na Podkarpaciu. O czym wy mówicie? Tak przyjedźcie się z Przemyśla do Jarosławia, piękna droga, zobaczycie jakie tam są piękne plantacje. Te tam plony dochodzą już do 100 kwintali pszenicy z hektara. Widzicie jaka kukurydza jest, piękna. W tej chwili to jest indywidualne rolnictwo, nasze podkarpackie polskie, rodzinne rolnictwo. Polska będzie miała 150 miliardów złotych z Unii Europejskiej w tej perspektywie do zagospodarowania, więc tutaj trzeba pomóc rolnikom, dobre programy przygotowywać, pisać, żeby to wykorzystali. Młodzi rolnicy mają szansę w tej chwili. Jest problem na Podkarpaciu, szkody łowieckie. I to jest ogromny problem. I tym muszą się przyszli posłowie zająć. Myśmy już mieli przygotowany projekt ustawy, który jest gotowy i to można będzie wykorzystać do przyszłych posłów, mówię my, ja jako poseł, ten projekt... Ale mieliśmy czy mamy? Mamy, ale kadencja się skończyła, więc tutaj ja mówię w sensie, że już nie jesteśmy w stanie uchwalić jako ten parlament, więc ten projekt czeka, trzeba pomóc rolnikom i nie tylko rolnikom, bo już zwierzyna łowna i do gospodarstwa pod domy podchodzi i do miast się dostaje. Jest problem poważny, natomiast trzeba również... Dziękujemy, czas minął. Dobrze.
Ja tutaj z rozbawieniem lekkim obserwuję zażartą walkę między Kukizem, Zjednoczoną Lewicą a Platformą o lewicowego wyborcę. No ale takie są prawa wyborów. Ale Kukiz was atakuje. Tutaj muszę się zgodzić z posłem Kasprzakiem. Polskie rolnictwo nie jest w złej kondycji, mogłoby być w lepszej, ale nie jest w złej kondycji. Ja też mam związki ze wsią i znam rolników. Znam tych rolników, którzy mają 1000-hektarowe gospodarstwa i takich, którzy mają 3-hektarowe gospodarstwa. Jedno jest pewne, gdybyśmy znieśli niesprawiedliwy system dopłat do rolnictwa, a więc polegający na tym, że rolnicy na przykład z Francji otrzymują wyższe dopłaty niż rolnik polski, niewątpliwie polskie rolnictwo byłoby najsilniejszym rolnictwem w Europie i w rolnictwie byłyby wielkie pieniądze i Polska stałaby się potęgą w produkcji żywności. Natomiast i taki system, taki boom w rolnictwie doprowadziłby do w pewien sposób negatywnego zjawiska, jakim jest komasacja gospodarstw. Natomiast temu zjawisku można byłoby przeciwdziałać w ten sposób, że należałoby wszystkim drobnym rolnikom, którzy mają hektar, czy dwa, czy trzy, umożliwić produkcję towarów rolnych. Nie mówię tutaj o warzywach, ale mówię o serach, bimbrze, czymkolwiek, ogórkach kiszonych i całkowite zniesienie wszelkich ograniczeń w sprzedaży na wolnym rynku, czy to przy drogach, czy na bazarach. Imber? Jak najbardziej oczywiście. Za Imberkiem. Nie chcę się bawić w wizjonera, ale w najbliższym okresie będzie problem z zastępowalnością pokoleń. Także będzie dotyczyć to rolnictwa. Jeżeli już dzisiaj mieszkańcy wsi, młodzi ludzie wyjeżdżają do większych miast, wyjeżdżają za granicę, to kto będzie pracować na roli, kto będzie opiekować się ziemią. Problem jest też innego formatu. Problem w ogóle wsi. Mamy dziś podział na Polskę A i B. Problem z drogami gruntowymi. Ludzie nie mają dojazdu do większych miejscowości, z większych miejscowości do wsi i żyją na zaścianku. Także to jest obecny problem, którym partia Razem również chciałaby się zająć. Jako poseł mam wstety, może niestety pewną tą przewagę, że ja mogę powiedzieć, co zrobiłem, nie co będę robił, co zrobiłem. Jeśli chodzi o rolnictwo, mimo że nie jest to obszar jakich moich zainteresowań, to od razu panom mówię, że jak panowie wejdziecie do Sejmu, czego wszystkim serdecznie życzę, to nie będziecie w stanie ogarnąć wszystkiego. Będziecie mogli należeć tylko i wyłącznie do dwóch komisji sejmowych tematycznych. Będziecie jednak musieli swoje zainteresowania w jakiś sposób skanalizować. Od 1 stycznia każdy polski producent rolny, dlaczego tak mówię, zaraz powiem, będzie mógł sprzedawać towary przetworzone, nieprzetworzone we własnym gospodarstwie z wolnej ręki. To jest konkret, do którego rolnicy zabiegali. Wiem, usłyszę zaraz, dlaczego tak późno. Zawsze powtarzam, lepiej późno niż wcale. Bramka strzelona w 90 minucie liczy się tak samo, jak bramka strzelona w pierwszej minucie. I druga rzecz, o której mówił pan poseł Kasprzak, odszkodowania łowieckie. Jak tutaj siedzimy we trójkę i pan poseł, i pan senator mówi, mimo że mamy odmienne poglądy polityczne, ale w tym względzie zgadzamy się co do jednego, że absolutnie ustawa łowiecka musi być w nowej kadencji, to będzie musi być jedna z pierwszych ustaw, ponieważ obowiązuje ją wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jedna uwaga, polskie prawo jest tak skonstruowane, że te ustawy, które w danej kadencji nie znalazły zakończenia legislacyjnego, nie przechodzą na nową kadencję, muszą być na nowo. I dlaczego mówię producenci rolni? Proszę Państwa, do lewej strony się zwracam do Państwa, którzy tak zażarcie dyskutowali. Oczywiście, że nie ma polskiego rolnika w takim rozumieniu klasycznym, uprawiającym 2 hektary czy 1,5 hektara wokół domu. To są potężni producenci rolni, którzy mają kilkadziesiąt hektarów, świetny zachodni i polski sprzęt, dzięki któremu ich praca jest troszkę lżejsza niż naszych dziadków i pradziadków. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, rolnictwo podkarpackie nie jest oderwane od rolnictwa w kraju. Jeżeli chodzi o dopłaty unijne, powinny być już od 2014 roku na poziomie średniej w Unii Europejskiej, a nie są. To jest zadanie dla nowego rządu. Powinna być ochrona rynku rolnego.
My importujemy dużo żywności z krajów sąsiednich, a nie ma, importujemy, a nie ma tu odpowiednich procedur. Po prostu nie mamy ochrony własnego rynku. Powinien powstać również fundusz stabilizacyjny dla rolników w przypadku niewypłacalności podmiotów skupowych, w przypadku embarga, tak jak mieliśmy embargo na przykład rosyjskie na jabłka. Jeśli chodzi o grupy producenckie, to przyznaję, że tutaj jest postęp. Ustawa o bezpośredniej sprzedaży jest, skraca drogę od producenta do konsumenta. Kolejna sprawa to jest też zwiększenie możliwości dopłat do paliw rolniczych. Obecnie jest na jeden hektar jest 86 litrów. Można to zwiększyć co najmniej o połowę czy więcej. I tutaj również muszą być dopłaty. Również takie rozwiązania z zakresu polityki społecznej dla rolników. No, kobiety na przykład nie mają urlopów macierzyńskich, a uważam, że też powinny mieć urlopy macierzyńskie. Dziękujemy. Jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Jeżeli chodzi o prawo łowieckie, nowelizacja bezwzględnie, może tam być fundusz taki celowy, choćby z odpisów za zezwolenia myśliwych dewizowych. Dziękuję. I kolejne pytanie odczyta pani redaktor. Trzecie pytanie od kandydata, które wylosowaliśmy. Jaką pierwszą interpelację złoży pan w sprawie lokalnej oraz ogólnopolskiej? Pierwszą interpelację w sprawie lokalnej wniosę w sprawie przejścia granicznego, które ma być budowane już przez tyle lat, ale nie jest rozpoczęta nawet procedura przetargowa na projekt techniczny. Interpelację ogólnopolską, ale związaną również z naszym województwem, to proszę państwa, bardzo potrzebna inwestycja, droga S19, to jest element drogi Via Carpatia od Bałkanów do krajów nadbałtyckich i tutaj nie ma zgody ze strony do tej pory rządzących, aby tą inwestycję przyspieszyć. Nie została ujęta w programie 2014-2020. Nie dalej jak tydzień temu otrzymałem odpowiedź od pani wojewody na zadane pytanie, na jakim etapie jest budowa przejścia. Mówimy o Malchowicach, Niżankowicach. W tej chwili zakończone są wszystkie sprawy projektowe, są wydzierżawione, znaczy są wykupione tereny. Plan przejścia został praktycznie zakończony. Czekamy na rozpoczęcie budowy. Pierwszą moją interpelacją, jaką złożę w sprawie lokalnej, będzie sprawa remontu mostu kolejowego. O ten most kolejowy ja też występowałem już kilka razy. Jestem w ogóle zdziwiony ostatnimi doniesieniami prasowymi, że jest ten remont zagrożony w jakiś sposób, bo chcę przypomnieć, że jeśli tego remontu nie będzie, to kursowanie choćby nawet Pendolino do Przemyśla będzie zagrożone, aczkolwiek na tym etapie już tych prędkości nie będzie, o jakich mówimy. Natomiast jeśli chodzi o ogólnopolską interpelację dotyczącą sprawy ogólnopolskiej, to co mówiłem na początku, pierwszą moją interpelacją będzie złożenie interpelacji o finansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa. Chciałbym wprowadzić program PubliCar, to by było, dotyczyłoby usprawnienia komunikacji miejskiej i gminnej, mniejsze pojazdy i elastyczne trasy dopasowane do potrzeb pasażerów. Ja na przykład nie jestem na tyle zmotoryzowany, by jeździć samochodami. Wożę się autobusami i dostrzegam problem w kursowaniu komunikacji miejskiej. Jest naprawdę, to jest problem lokalny. Ludzie z peryferyjnych części miasta mają problem z dojazdem do centrum miasta, nie mówiąc już o drugim końcu Przemyśla. To jest zasadnicza kwestia, jeśli chodzi o sprawy lokalne. Natomiast jeśli chodzi o interpelacje na poziomie ogólnokrajowym, to przede wszystkim to, co już mówiłem,
Trzeba ograniczyć kadencyjność posłów do 2 kadencji, po to, żeby mieli kontakt z rzeczywistością i ze zwykłym obywatelem. Oraz, o czym nie zdążyłem wspomnieć, zmniejszyć wynagrodzenie poselskie do 3-krotności płacy minimalnej i będzie to powiązane z tą płacą minimalną, którą proponuję Razem. Dziękuję. Rozumiem. Tak, trzeba zmienić konstytucję, natomiast to jest też w gestii partii Razem, by w tej sprawie podjąć stosowne działania. No, pierwszą interpelację, jaką bym w sprawie lokalnej wniósł, to jest, no tak się składa, że taka sama jak posła Marka Rząsy, czyli w sprawie tego mostu kolejowego, ponieważ moja kampania pragnie zwrócić uwagę na problem odcięcia komunikacyjnego Przemyśla od Rzeszowa, od szybkich linii kolejowych i remont tego mostu jest konieczny. Natomiast sprawa ogólnokrajowa, no to myślę, że pierwszą sprawą, jaką mógłbym się zająć, to jest wniosek o przewalutowanie kredytów frankowych na złotówki, tak aby w tym przypadku, gdzie frankowicze czują się oszukani przez banki, doprowadzić do wyrównania tej krzywdzącej sytuacji. I muszę tutaj dodać, że w tej sprawie mam odmienne zdanie niż prezes partii Janusz Korwin-Mikke. A kiedy euro? Nigdy. Widzę, że to jest pewna zgodność, jeżeli chodzi o sprawy lokalne, z tym, że ja bym nie chciał, żeby zrozumiano, że interpelacja to jest rozwiązanie problemu i załatwienie sprawy. To jest forma zapytania, zwrócenia uwagi ministrowi czy premierowi na problem, który występuje. Niektórzy te interpelacje bardzo takie lakoniczne składają, że tam coś się wydarzyło i trzeba to zauważyć. Natomiast ja ostatnią, którą złożyłem, dotyczyła krucowania Pendolino do Przemyśla ze stacją w Jarosławiu i w Przemyślu. Jest to możliwe, bo akurat to sprawdzaliśmy, jest to realne, więc myślę, że jak most wyremontujemy, to się uda. Jeżeli nie uzyskam do końca tej kadencji odpowiedzi, to powtórzę jeszcze raz tą interpelację i prosiłbym, aby wspierać, może panie Marku, nie będzie takiej prędkości, ale jak wyremontujemy dalej tory, to i prędkość uzyskamy. Myślę, że Przemyślowi i Jarosławiowi należy się coś z tego dużego tortu. Natomiast co do tej kadencyjności, no to rzeczywiście konstytucję trzeba zmienić, bo tego interpelacją na pewno nie załatwimy, jak również nie załatwimy interpelacją wynagrodzenia poselskiego. Posłowie po prostu przygłosują, taką ustawę sobie zrobią. Ja już znam takich, którzy minimalne wynagrodzenie chcieli brać przed wyborami, tylko że jak wygrywali te wybory, to już zapominali, szybko pytali się, a czego tak mało dostałem. Dziękuję. Andrzej Orzechowski, Zjednoczona Lewica. Ja nie będę ściemniać, nie złożę żadnej interpelacji ani w sprawie lokalnej, ani w sprawie ogólnopolskiej, bo nie zostanę posłem. Startuję z 7 miejsca Zjednoczonej Lewicy. Lewica ma w tej chwili sondaże na poziomie 8-9% na Podkarpaciu. Być może zdobędzie mandat, być może nie, no jeśli zdobędzie, to prawdopodobnie to nie będę ja. Szkoda, że Lewica w Polsce ma takie poparcie, ledwie około 10%, bo chciałbym przypomnieć, że dorobkiem cywilizacyjnym Lewicy jest między innymi prawo wyborcze kobiet, 8-godzinny dzień pracy, zachodnioeuropejskie państwo dobrobytu i wszystko, co najlepsze spotkało Europejczyków w ostatnich 150 latach. Natomiast sytuację mamy taką, jaką mamy. Po 25 latach neoliberalnego prania mózgów młodzi ludzie i starsi ludzie uważają, że socjalizm to jest całe zło, nie patrząc na cały dorobek cywilizacyjny socjalizmu, więc prawdopodobnie socjalistów w Sejmie będzie garstka albo wcale. Przykro mi, ale taka jest rzeczywistość. A zielony? To wszystko od państwa. Wojciech Bakun, Kukiz 15. No ja nie powiem tutaj jak kolega, bo pytanie brzmiało, co by było gdyby. Pomarzyć zawsze można. Wszyscy widzę tak trochę kolejowo z tymi interpelacjami. To w zasadzie, ja powiem szczerze, byłem ostatnio w Krośnie i rozmawiałem tam z ludźmi,
i tą okręgową interpelacją, połączenie Krosno-Rzeszów kolejowe byłoby chyba taką bardziej adekwatną, patrząc na cały okręg. Natomiast patrząc tutaj na nasz Przemyski, tutaj obu panów wspominało o granicy w Malchowicach, ja powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem tej granicy. Dlatego, że jeżdżąc na Ukrainę, nie za bardzo wiem, gdzie ta granica ma prowadzić. Ja byłbym bardziej za przywróceniem połączenia kolejowego z Zagórzem, czyli taką naszą bramą w stronę Bieszczad. Mogłoby się to odbywać z Przemyśla i myślę, że byłoby dużo lepsze dla Przemyśla niż kolejna granica w Malchowicach, która w zasadzie, no mówię, nie wiem, gdzie tam miałbym tamtędy jechać, bo jeżeli jedzie się gdzieś do Sombora, to się jedzie przez Krościenko, jeżeli do Lwowa, to przez Medykę. No ale można wybudować za 30 milionów granicę w Krzaki. I stworzyć nowe miejsca pracy na przykład. Natomiast no, ogólnopolska, ja jestem tutaj podobnie jak senator Matusiewicz, zwolennikiem Via Carpatii i tą inicjatywę jak najbardziej bym poparł. Dziękuję. Dziękujemy. Ja mam nadzieję, że po 25 października będziemy mieli sprawny rząd, a nie taki leniwy i opieszały jak obecnie. I składanie interpelacji będzie ograniczone do minimum. Jeżeli tak by nie było, to pierwsza interpelacja, która będzie dotyczyła sprawy lokalnej, to będzie dotyczyła Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan. Przez 2 lata opieszale syndyk nieudolnie prowadzi postępowanie upadłościowe, a rząd zastanawia się, czy nie włączyć ten zakład do przemysłu zbrojeniowego, bo przecież tam jest też produkcja na potrzeby zbrojenia, więc sprawa, która powinna być dawno załatwiona, a dotyczy setek pracowników niepewnych dnia jutrzejszego i tysiące ludzi, ich rodzin. Interpelacja w sprawie ogólnej dotyczyłaby wskazania i stworzenia warunków do realnej i konkretnej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi. Bo taka koordynacja i wspólne działanie na pewno by przyczyniło się do likwidacji bezrobocia, a jeżeli już kształcilibyśmy młodzież, no to w tych kierunkach, na które jest faktyczne zapotrzebowanie. To jest niesamowite, tych pytań wielkich, które chcielibyśmy zadać w ogóle i wyjaśnić, tych wszystkich spraw, które chcielibyśmy wyjaśnić, jest naprawdę multum. Jedna z nich mnie szczególnie nurtuje. Jest to sprawa dotycząca naszego zdrowia, a więc tutaj bliska Markowi Rząsie. Więc o co chodzi? Chodzi o te słynne smugi chemiczne, które od kilku lat pojawiają się na naszym niebie, jest ich coraz więcej. Kiedy w 50. i 60. latach się pojawiły takie smugi, wyszło na to, że później w ciągu 20 lat pojawił się wzrost chorób, zachorowań nowotworowych, chorób płuc, skóry i tak dalej. Więc zapytałbym właśnie o to, czy te samoloty, które latają nad Polską i rozpylają te smugi, czy tutaj w tą stronę, czy one nam szkodzą, czy po co to w ogóle jest? Niech wreszcie dokładnie powiedzą tak naprawdę o co chodzi, bo są takie wątpliwości duże na ten temat. Jeśli chodzi o sprawę Przemyśla, no cóż, proszę Państwa, to też to może, no może potrzeb, prawda, ale na pewno zapytałbym się, czy ten rejon może zostać po prostu rejonem takim szczególnie ekologicznym, prawda? Czyli bardzo, bardzo zdrowym, produkującym na przykład na potrzeby medycyny, a później rekreacji, stwarzając nowe miejsca pracy, uprawy po prostu medycznej marihuany. To o to bym zapytał, jeśli chodzi o Przemysł. Czyli tak, każdy z Państwa ma teraz 60 sekund takiej właśnie zwanej tutaj autoprezentacji. Zaczynamy od... Cześć Asterix, wiecie, słuchajcie. Tu jest w tej chwili centrum wszechświata. Od tego, co stąd wyniesiecie i co z tym zrobicie, w ogóle jak daleko pójdziecie w swoje serca i swoje głowy, będzie zależał dalszy los tego, co się w ogóle wydarza na świecie. To może być nowa stolica świata, taki Przemyśl. Jeżeli będziemy potrafili razem się połączyć po prostu i zażądać wreszcie zdrowego, uczciwego i sprawiedliwego systemu. To nie znaczy, że to musi być jakaś rewolucja, która będzie coś złego robiła, bo wiecie, to co jest na zewnątrz jest w naszej głowie. Ono wyszło tutaj, to oglądamy wszystko, co było w ludzkich głowach, prawda, na zewnątrz. I teraz jak będziemy chcieli, żeby zabrakło w tym zewnętrznym otoczeniu tego, co jest złe, co nas zabija, co jest chore, to się nic nie stanie. Nikt nie utraci niczego, nie? Jeżeli przestaniemy nagle się truć, robić taki przemysł, który nas niszczy, a później wysupływać pieniądze, żeby nas ratować, bo to nas zatruło, bo
potem chodziło o pieniądze i ogólnie, no wiecie, że jest źle, prawda? Jest źle, umieramy na raka, jesteśmy coraz bardziej schorowani. To moi koledzy już wiele już ich nie ma. No, ja mam 52 lata, już brakuje mi kilku znajomych osób, kobiet i mężczyzn. A więc słuchajcie, zażądajcie zmiany i po prostu zagłosujcie na mnie, na pewno będę walczył o nasze zdrowie. Cześć. Proszę Państwa, do tej pory wyborcy mieli jeden wybór, głosowanie na mniejsze zło. W dniu dzisiejszym i chwili obecnej, 25 października również, mamy możliwość wyboru tego, co nam rokuje jakąś nadzieję na lepszą przyszłość. Nasze państwo nie funkcjonuje. Nie ma jednej instytucji państwowej, która by działała normalnie. Wszystko trzeba zmienić. Nie zrobią tego ludzie, którzy do tej pory działali w Sejmie. Tych ludzi po prostu trzeba wyrzucić z Sejmu. Trzeba do Sejmu ludzi, nie tych, którzy chcą dorabiać się na stanowiskach i pełnieniu funkcji posłów. Trzeba ludzi, którzy mają doświadczenie, wiedzę, praktykę i którzy są sprawdzeni, którzy już coś zrobili. Program Nowoczesnej oparty jest na trzech filarach. Wolność, sprawiedliwość i swoboda działania, jasność i przejrzystość państwa. Bez tych trzech podstawowych zasad niewiele można zrobić. Zachęcam Państwa do oddania głosu na Nowoczesną. Dziękuję. Wojciech Bakun, Kukiz 15, ja może w stronę, chociaż i tak jestem wysoki. Proszę Państwa, od 25 lat jesteśmy rządzeni przez właściwie ten sam układ. To jest układ pookrągłostołowy magdalenkowy. I zauważcie Państwo, bo często nam się zdarzało przy akcjach wspierających jednomandatowe okręgi wyborcze usłyszeć, że one zabetonują scenę. Scena jest zabetonowana od 25 lat. Ludzie wymieniają się między partiami, są cały czas te same twarze, zmieniają tylko szyldy partyjne, przepoczwarzają się w inne partie, produkują na potęgę programy, których później nie realizują. Moje pytanie, które było tam zadane, które nie padło, nie zostało wylosowane, było, jaki mechanizm Państwo wprowadzicie, żeby ci ludzie, czyli Wasi wyborcy, mogli Was rozliczyć z tego, co im naobiecywaliście przed wyborami. Nie ma takiego mechanizmu i takiego mechanizmu nie stworzycie, bo to jest mechanizm bijący Was i Wasze układy. Dziękuję. Dziękuję. Andrzej Jarzelski, Zjednoczona Lewica, raz jeszcze. Gdyby się zdarzył taki cud, że wszedłbym do Sejmu, to w Sejmie mam trzy takie główne propozycje. 2% PKB na walkę z bezrobociem. Tłumaczyłem to dlaczego. Po to właśnie wyprowadzić politykę zrównoważonego rozwoju. Taka propozycja ogólnokrajowa. Propozycja globalna to akcyza na Coca-Colę. Tak na złość wszystkim, którzy chcą obniżać podatki, proponuję nowy podatek. Puszka Coca-Coli ma 10 łyżeczek cukru. To najmłodsze pokolenie Amerykanów to będzie pierwsze pokolenie według naukowców, którzy będą żyć krócej niż swoi rodzice. To wszystko sprawia, że potrzebujemy wreszcie dobrej polityki prozdrowotnej i opodatkowania rzeczy, które nam szkodzą. I trzecia obietnica, taka zupełnie lokalna, jakby się już zdarzył taki cud, to 80% diety przeznaczę na Stowarzyszenie Wolne Miasto Przemyśl, które zakładałem. I w ramach Stowarzyszenia Wolne Miasto Przemyśl będziemy organizować rok do roku Wincentiadę ku czci Wincentego Pstrowskiego. Wincentego Pstrowskiego nie udało nam się uratować, ale Wincentiadę zrobimy. Dziękuję. Więc bardzo serdecznie zachęcam do głosowania na Zjednoczoną Lewicę. Dziękuję. Dziękuję. Teraz mój czas, proszę liczyć. Szanowni Państwo, jak zauważyliście, mnie się trudno poruszać w świecie demagogii, populizmu. Ja lubię konkretne rzeczy, konkretne sprawy, bo coś w życiu robiłem, coś zrobiłem i mam efekty. I dlatego ja chcę o konkretnych sprawach rozmawiać, załatwiać konkretne sprawy. Tego, co Państwo tutaj obiecujecie, to 100 kadencji braknie, żeby to zrealizować. Nie da się totalnego resetu wprowadzić i zaczynać od nowa, jak ja tu słyszę, wszystko było źle, wszystko. Trzeba poprawiać gospodarkę polską, trzeba prawo polskie poprawiać. Natomiast co do tego, kto Was rozliczy. Szanowny Panie, ja tutaj daję swoje rozliczenie, co zrobiłem. Ja daję rozliczenie z poprzedniej kadencji i proszę to przyjąć. Ja to ze swoją partią zrobiłem. I nie mówcie panowie, że tego nie da się zweryfikować. Na to są dokumenty,
Na to są wyniki z głosowania, można sprawdzić i ludzie w tej chwili, idąc do wyborów, będą weryfikować. Dziękuję. Będą sprawdzać to. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no zachęcam do głosowania na partię Korwin. Dlaczego? Ponieważ jest to produkt, który jest na rynku polskim, pan Janusz Korwin-Mikke od bez mała 30 lat. Jest to facet, który nigdy nie zmieniał poglądów. Nie jest to jakiś tymczasowy wynalazek lewicowo, nie wiadomo jaki, taki jak Kukiz, który zmienia co tydzień poglądy. Nie jest to też projekt związany z sektorem bankowym jak nowoczesna.pl. Jest to po prostu stara marka. Korwin jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. I wszystko można powiedzieć o Korwinie, ale ma mnóstwo wad, ale ma zasadniczą cechę, ma rację. I zapraszam do głosowania na partię Korwin, ponieważ jest to w tej chwili jedyna partia prawicowa w Polsce. I proszę się nie uwieść obietnicą PiS-u, który partią prawicową nie jest, jest to po prostu demosocjalizm. Dziękuję bardzo. Partia Razem powstała na konwencji programowej w połowie maja tego roku. Jest to ruch oddolny, zupełnie nowa inicjatywa. Chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że w telewizji publicznej dostaliśmy, słownie mówiąc, 8 sekund na to, by się pokazać. Oczywiście to jest od sierpnia do końca września, czas antenowy. Oczywiście jestem osobą na tyle skromną, że wiem, że moje kompetencje może nie są na tyle wysokie, by już teraz dostać się do Sejmu. Natomiast w naszej partii jest wiele osób, które naprawdę zasługują na to, by tam być. Wymienię tylko, może to jest inny okręg, Adrian Zandberg, jedynka z Warszawy, czy Jarosław Soja, nasz ekspert ekonomiczny z Częstochowy. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Już tak szybciutko, króciutko. Czas jednakowy dla wszystkich kandydatów. Dobrze, dziękuję w takim razie. Ja chciałem serdecznie podziękować kandydatom i Państwu za rzeczową, fajną, merytoryczną dyskusję. Spieraliśmy się, ale w sposób elegancki, ładny. Do Pana Fuchsa mam prośbę taką, dziękuję za wywołanie tematu autosan, dlatego że wszystkie spotkania, jakie odbywałem ze związkami zawodowymi, z Panem Prezesem, niestety bez syndyka, były z mojej inicjatywy. Proszę pytać Pana Marka Siąkowskiego. Panie Wojciechu, sprawozdanie nasze, ja też mam sprawozdanie ze swojej działalności, a to nie jest ważne. Ważna będzie kartka wyborcza 25. I apeluję do Państwa po pierwsze o udział w tych wyborach, o zagłosowanie na Platformę Obywatelską. Czekają Państwa przewidywalne, odpowiedzialne rządy, gospodarka silna, wyższe płace. A moim hasłem od 6,5 lat, którego nie zmieniam, jest hasło liczą się ludzie. I dla Państwa, wszyscy dla mnie się Państwo liczycie, bez względu na Państwa poglądy polityczne, zapatrywanie, wyznanie religijne. Zapraszam do udziału i ostatni apel, nie niszczmy swoich materiałów wyborczych. Naprawdę my w większości tu siedzący za te materiały płacimy z własnej kieszeni. To są czasami duże pieniądze. Naprawdę dziękuję. Proszę Was. Nie niszczmy sobie właśnie swoich materiałów wyborczych. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, wykonywałem w tym okręgu mandat senatora w ostatniej kadencji. Uważam, że wykonywałem go w sposób godny. Byłem jednym z najbardziej aktywnych senatorów w pierwszej trójce. Blisko 500 merytorycznych wystąpień. Najczęściej reprezentowałem również Senat w Sejmie. Tam, gdzie się stanowi prawo, z całym szacunkiem dla innych zawodów, potrzeba też prawników. I dlatego startuję do Sejmu, aby zmieniać polskie prawo. Jedyną partią, moim zdaniem, która może dokonać te przemiany, jest Prawo i Sprawiedliwość. Bez względu na to, czy będzie tylko mieć większość rządową, czy większość, co daj Boże, konstytucyjną, na pewno Polskę będziemy zmieniać. Praca, a nie obietnice. To jest nasze hasło. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję. W ten sposób dotarliśmy do końca naszej debaty.
Chciałem podziękować wszystkim kandydatom. Nie wątpię, że wszystkim z panów los Polski leży na sercu, choć każdy z was chce do tego szczęścia naszej ojczyzny dość w inny sposób. Jaka będzie Polska po wyborach, zależy wszystko od was, państwo, od wyborców. Dziękuję. Chodźmy na wybory. Głosujmy. Thank you.